Raz, raz. Proszę Państwa, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Przerwa kawowa i materiały Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą będzie w czasie opisanym porządkiem obrad, a teraz bardzo bym prosił, żeby już szybciutko zająć miejsca. Moja prośba skierowana jest do wszystkich zainteresowanych wspaniałymi publikacjami ORPEG-u. Bardzo proszę. Czy mogę zaprosić Państwa już do zajęcia miejsc? Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na merytorycznej części Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. Wschód-Zachód łączy nas Polska. Społeczne wymiary edukacji, dyskusja o kształcie oświaty polonijnej, dyskusja o celu funkcjonowania szkół polskich różnych typów poza granicami ma być ważnym elementem spotkania nauczycieli polskich, polonijnych z 20 krajów świata, którzy po raz kolejny przyjechali do Ostródy na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i wszystkich instytucji wspierających, patronujących, współorganizujących, które wczoraj na uroczystym otwarciu miałem zaszczyt wymienić. Chciałbym, żeby ta dyskusja była dyskusją bardzo ważną dla środowiska oświaty polskiej za granicą, ale też, żeby była ona ważna dla instytucji państwowych i pozarządowych, które zajmują się tym właśnie obszarem działalności. Chciałbym, żeby czas, który jest czasem dużych przemian w różnych dziedzinach życia, był momentem, w którym profesjonalnie, merytorycznie odpowiemy sobie na pytanie, jaka powinna być szkoła polonijna, czy ona jest w ogóle potrzebna. A jeżeli odpowiedź na tak postawione, mocne pytanie będzie pozytywna, to jaka ona ma być? Jaka ma być rola państwa polskiego? Jaka ma być rola takich organizacji jak Stowarzyszenie Wspólnota Polska? To są pytania, nad którymi chciałbym, żebyśmy debatowali. Dzień dzisiejszy, zgodnie z programem, będzie składał się z dwóch ważnych merytorycznie sesji, w ramach których prelegenci oraz prowadzący te sesje będą starali się wprowadzić nas w temat, który następnie znajdzie swoją kontynuację w panelach. Panelach toczonych równocześnie, które mają być praktycznym, konkretnym rozwinięciem i doprecyzowaniem tej dyskusji, która za chwileczkę się rozpocznie. Życzę zarówno sobie, jak i Państwu, żeby te oczekiwania, z którymi rozpoczynamy Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, zrealizowały się. Życzę Państwu, żeby część merytoryczna była efektywna, ale też życzę Państwu, żeby pogoda dopisywała, podobnie jak wczoraj, żeby te fragmenty naszych spotkań, które są bezcenne, a polegają na wzajemnym poznaniu, na wymianie doświadczeń, na zapisywaniu kolejnych numerów telefonów i adresów mailowych po to, żeby potem robić dobre rzeczy dla dzieci, dla uczniów, dla nauczycieli polskich z zagranicy, były równie owocne jak dyskusje merytoryczne.
Chciałbym zaprosić Państwa dzisiaj wspólnie z prowadzącymi wieczorem na piknik edukacyjny, który będzie nawiązaniem do ważnej postaci dla każdego pedagoga polskiego, jakim był Julian Tuwim. Mam nadzieję, że dopisze nam pogoda. Życzę i sobie, i Państwu, żeby zarówno dzień dzisiejszy, jak i wszystkie pozostałe były dniami, w ramach których będziemy dobrze się poznawać, ale też w ramach których będziemy potrafili konkretnie, merytorycznie ze sobą rozmawiać. Jest kryzys gospodarczy, ekonomiczny. Dlatego nie pozwólmy, żeby te środki finansowe, które wielkim staraniem różnych instytucji, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też instytucji wspierających, zostały przeznaczone na to spotkanie, były wykorzystane możliwie efektywnie, a będą, jeżeli po spotkaniu, po zjeździe uda nam się przyjąć rozwiązania akceptowalne dla instytucji rządowych, parlamentarnych, jako pewne kierunki rozwoju oświaty polskiej, czy wpływania, wspierania na oświatę polską za granicą. Pozwolicie Państwo, że w imieniu pana burmistrza Ossudy, który bardzo o to mnie prosił, powitam raz jeszcze Was w tym mieście, które stało się tradycyjnym miejscem spotkań pedagogów polonijnych z całego świata. Chcę również w imieniu pana burmistrza i instytucji wspierających podziękować na ręce pani naczelnik, pani Doroty Barys raz jeszcze za to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które od ubiegłego roku jest głównym dysponentem środków, pomocy, uznało, że ten kierunek wspierania, którego jesteśmy dzisiaj uczestnikami, jest wart takiego wsparcia. Bardzo proszę pani naczelnik przyjąć słowa wielkiej wdzięczności a ze strony Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, ale też ze strony samorządów lokalnych. Za pośrednictwem moim chciałbym przekazać na pani ręce te pamiątki, które wiążą się z naszym regionem i które mam nadzieję będą miłym przypomnieniem tego merytorycznego spotkania. Bardzo proszę przyjąć wybór sentencji, które biskup Ignacy Krasicki, przebywający na niedalekim zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku, pisał i pewnie gdzieś tam po głowie chodziło mu, żeby zjazd nauczycieli polskich z zagranicy, który będzie obradował, również o nim dzięki temu wspomniał. Bardzo proszę przyjąć tę pamiątkę, która mam nadzieję będzie naszym rozwiązaniem się pojawiła. Szanowni Państwo, przechodząc do merytorycznej części, pozwolę sobie jeszcze tylko poprosić Państwa w celu organizacyjnym, żeby uzupełniać listę, która będzie dla Państwa możliwością wyboru uczestnictwa w panelach toczonych równolegle dzisiejszego popołudnia i w warsztatach, które mamy Państwu przyjemność zaproponować w ramach zajęć popołudniowych w sobotę. Teraz przystępuję do prezentacji i przywitania osoby prowadzącej pierwszą sesję, pan Zdzisław Hoffman, który wiele lat współpracując ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, ale również będąc metodykiem, trenerem, pedagogiem, będzie prowadził. Bardzo proszę, panie Zdzisławie, oddaję panu prowadzenie. Państwa zapraszam do udziału. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Jestem nauczycielem od bardzo, bardzo dawna i to jest nie tylko mój zawód, ale też jakaś życiowa misja i z ogromną radością się tym dzielę i z ogromną radością spotykam się w tej chwili z nauczycielami, żeby wspierać ich rozwój w poszukiwaniu nowych metod, nowych form pracy.
Dzisiejsza nasza dyskusja, która tutaj się za chwilę rozpocznie, dotyczy takiego bardzo prostego, ale i trudnego pytania. Jaki jest cel i jaki jest sens? Każdy z nas jako człowiek potrzebuje takiego poczucia istotności, że to, co robimy, ma cel i że to, co robimy, ma sens. Jeżeli gdzieś ten sens ginie albo gdzieś się ukrywa, chociażby pod nawałem biurokratycznych procedur, to wtedy jest nam po prostu źle. Różnorodność polskich szkół, różnorodność polskich form pracy, różnorodność metod. O tym chcemy za chwilę z Państwem rozmawiać. Nasza dyskusja będzie wyglądała w ten sposób, że za chwilę zaproszę tutaj dyskutantów, którzy podzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami, swoimi wnioskami ze specyfiki pracy w poszczególnych krajach, a następnie będziemy dyskutować, rozmawiać, może spierać się, może wymieniać poglądy na to, co jest wyjątkowego w polskiej szkole, czym ona zachwyca, a czym może nie zachwyca. Jakie korzyści odnoszą uczniowie, jakie korzyści odnosi Polska, jakie korzyści odnoszą rodziny polskie. Zapraszam do nas na scenę bardzo serdecznie panią Liliannę Barejko-Knops ze Związku Nauczycielskiego Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. Bardzo panią zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie panią Hannę Kaczmarczyk ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Jana III Sobieskiego przy ambasadzie RP w Wiedniu. Witamy serdecznie. Witam serdecznie panią Agnieszkę Grochole z Polskiej Macierzy Szkolnej z Irlandii, z Galway. Zapraszam panią Helenę Dybowską ze Związku Polaków na Białorusi. Zajmijmy miejsca tutaj. Będziemy się jeszcze przemieszczać. Ruch to zdrowie i troszkę po schodkach, troszkę ze schodków. Zapraszam serdecznie do nas pana profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego, profesora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Witamy gorąco. Witam bardzo serdecznie pana Marka Jankowskiego z Macierzy Szkolnej na Litwie. Zapraszam do nas. W tym oto gronie różnorodnym i bogatym w doświadczenia, za chwilę będziemy dyskutować i rozmawiać. Jeżeli Państwo pozwolą, to poproszę jako pierwszą o zabranie głosu panią Liliannę Barejko-Knops z Kolonii. Prosimy o doświadczeniach, o tym, jak funkcjonuje system nauczania polonistycznego, polskiego w Niemczech. Dzień dobry Państwu. Czy polska szkoła może pomóc w integracji? Do jakiej szkoły zmierzamy? W jaki sposób polska szkoła wspiera rozwój dziecka? To tylko kilka pytań, które nam, z szeregu wielu pytań, które nam postawiono, ale na tych pytaniach się skoncentruję. W dobie globalizacji wielojęzyczność stała się zjawiskiem powszechnym. Statystyki udowadniają, że na świecie żyje więcej ludzi władających kilkoma językami. Wychodzi się z założenia, że wielojęzyczność to już reguła, a władanie tylko jednym językiem to raczej dzisiaj już wyjątek. Komunikacja wielojęzyczna, którego punktem wyjściowym jest w pierwszej kolejności znajomość języka ojczystego, stanowi dla młodzieży zamieszkałej poza granicami państwa jej zasadnicze doświadczenie, dzięki któremu zdobywa się także przygotowanie do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Kompetencje językowe młodych ludzi, władających językiem polskim, mogą przełożyć się na konkretne rezultaty, szczególnie w okresie rosnącego bezrobocia. A co za tym idzie? Większej konkurencji. Dobra znajomość języka ojczystego daje młodemu pokoleniu lepszą szansę w przyszłym życiu zawodowym. Wzrost międzynarodowej wymiany kulturowej, a przede wszystkim gospodarczej, świadczy o tym, że najlepiej poszukujemy młodzież, która włada językiem polskim jako ojczystym, ale również językiem danego kraju.
W okresie konieczności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi priorytetem powinno stać się maksymalne wykorzystanie posiadanych rezerw, czyli nabytych umiejętności, a w tym wypadku tego wielkiego potencjału, jakim jest dobra znajomość języka ojczystego. Już w 1995 roku obradowali ministrowie edukacji Unii Europejskiej na ten temat, decydując, że absolwenci szkół średnich powinni znać co najmniej 3 języki. W tej koncepcji konsekwencją dla wszystkich krajów europejskich musi być zapewnienie także miejsca w programie nauczania dla nauki języka ojczystego dla emigrantów. Poziom zdobytych kompetencji językowych oraz częstotliwości porozumiewania się w nim są bardzo zróżnicowane. Analizując te kompetencje naszych uczniów w szkołach niemieckich, trzeba zwrócić uwagę na 4 grupy. Około 5% uczniów nie posiada ani kompetencji percepcyjnych, ani produkcyjnych, kiedy przyszli do nas po raz pierwszy na lekcję języka polskiego. Kolejne 15% to uczniowie grupy poziomu podstawowego jako ojczystego, którzy co prawda dekodują część bodźców słuchowych i potrafią w miarę poprawnie interpretować, ale brakuje im sprawnej komunikacji produkcyjnej. Poziom średni. Kompetencje językowe prawie 70% uczniów pozwalają im na dekodowanie treści lekcji. Uczniowie ci mają już kompetencję produkcyjną. Jednak w ich konstrukcjach, jak i w słownictwie powstaje wiele interferencji językowych. Teksty są tylko w 70% dekodowane. 10-15% uczniów reprezentuje poziom językowy nieodbiegający od poziomu ich rówieśników z Polski. Ten proceduralny podział w przeciągu ostatnich lat uległ zmianom i nadal będzie ulegał. Z całą pewnością mamy coraz więcej uczniów w grupie 4, czyli w grupie, w której poziom języka polskiego nie odbiega od poziomu językowego uczniów w Polsce. To jest wynikiem najnowszej emigracji zarobkowej. Z drugiej strony coraz więcej uczniów przychodzi do nas z minimalną znajomością języka, a więc uczniowie z pierwszej grupy. Obawa przed nabyciem polskiego akcentu w języku niemieckim jest często przyczyną niezapisywania uczniów na lekcje polskiego w szkole podstawowej, co stanowi nieodwracalną utratę szansy nie tylko na naturalne przyswojenie kolejnego kodu, ale utratę szansy na ogólny, dodatkowy rozwój zdolności przyswajania języków. Proces podświadomej analizy ciągów fonicznych oraz spontanicznego wytwarzania i magazynowania w umyśle nowych wzorców głoskowych trwa dość krótko, bo tylko do 10 roku życia. A więc szkoła przyszłości to też nauczanie języka polskiego jako ojczystego do matury i to w bardzo heterogenicznych grupach, ale i również języka polskiego jako obcego dla dzieci tu za granicą urodzonych. Zajęcia z polskiego jako dodatkowy przedmiot muszą opierać się na konstruktywistycznym systemie nauczania, który posługuje się między innymi kooperatywnymi metodami pozwalającymi na nabywanie wiedzy i kształcenie znajomości języka w tak bardzo heterogenicznych grupach. Odpowiadając na pytanie, po co nam polska szkoła poza granicami i w jaki sposób nauczanie języka ojczystego wpływa na rozwój młodzieży, pragnę przytoczyć kilka rezultatów badań prezentowanych między innymi na Międzynarodowym Kongresie Naukowym w Kolonii w ubiegłym roku w Zostersz. W obu kongresach podkreślono pozytywny wpływ języka ojczystego na ogólny rozwój dziecka. Przeważnie tylko jeden język odgrywa rolę dominującą. Panuje powszechna opinia, że jest to głównie język ojczysty. Jednak dominującą rolę poza granicami Polski odgrywa język, w którym posługuje się uczeń w szkołach danego kraju. Dzieci wychowujące się w obcym kraju opanowują bardzo szybko jego mowę pisaną, jak i mówioną, tracąc jednocześnie nabyte kompetencje języka ojczystego. Szczególne znaczenie przypisane kompetencjom języka pisanego. Dziedzictwo języka jako mowy pisanej nie opiera się tylko na opanowaniu alfabetu czy ortografii, ale także na przyswojeniu specjalnych gramatycznych struktur, jak i formuł,
których nie używa się w języku mówionym. Jeżeli nie potrafi rozróżnić się form językowych w swoim języku ojczystym i nie jest się w stanie tegoż dokonać w języku obcym, to doprowadzić to może do tak zwanej podwójnej połowicznej kompetencji językowej. I tu podkreślano na kongresie jeszcze raz na rolę szkół, gdzie dzieci mogą pielęgnować rodzimy kod językowy. Osoby żyjące poza granicami zapominają po części swój język ojczysty, a po części nie nabywają odpowiedniej znajomości języka danego kraju, o ile tych dwóch języków nie pielęgnują. Podwójna połowiczna kompetencja językowa definiowana jest jako językowy handicap uniemożliwiający zdobywanie kolejnych lingwistycznych umiejętności, które mogłoby dziecko dalej nabywać ze względu na odpowiedni potencjał. Dzieci bilingualne rozpoznają o wiele szybciej niepoprawne formy gramatyczne, jako że zwracają jednocześnie uwagę na treść i formę. Lepiej rozumieją zasady gramatyczne, ponieważ więcej uwagi poświęcają temu zagadnieniu dzięki rozwojowi tzw. świadomości metajęzycznej. Istnieje także ścisły związek pomiędzy świadomością metajęzyczną a nauką czytania. Badania przeprowadzone w Australii udowodniły, że bilingualne dzieci przewyższają o kilka miesięcy w rozwoju intelektualnym dzieci monolingualne. Podstawą tego jest już wcześniej wspomniana intensywna zdolność rozpoznawania słów i wyszukiwania struktur gramatycznych. Równowaga językowa, a więc pielęgnowanie języka w domu i w szkole, języka mówionego i pisanego, języka pierwszego i drugiego, to jest podstawa do prawidłowego rozwoju językowego. Szkoła przyszłości to szkoła, w której jest miejsce na zachowanie tożsamości, ale i są również warunki sprzyjające integracji. Żyjemy w dobie globalizacji wszystkich dziedzin, co może nie zawsze korzystnie wpływać na rozwój tego, co rodzimy. Istnieje wiele różnorodnych czynników, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, tych pozytywnych, ale i tych negatywnych, które determinują naszą tożsamość, ale i stopień integracji. W zachowaniu polskości bardzo istotnym jest czynnik kulturowy, obejmujący kulturę szeroko pojętą, a przede wszystkim w pielęgnowaniu języka ojczystego, zachowaniu pamięci narodowej, kultywowaniu obyczajów, zdobywaniu wiedzy z zakresu historii, literatury, geografii Polski, a co za tym idzie, okazywaniu szacunku wobec tego, co polskie. Kiedy zachowamy własną kulturę, język, generalnie rzecz biorąc, nie będzie zagrożenia asymilacji. Wspólną Europę musimy budować na tych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, a więc na fundamentach światowego dziedzictwa kulturowego. To oznacza na fundamentach bogactw różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów, a więc także zachowując to, co rodzimy. Z drugiej strony, kultywując nasze tradycje narodowe, pielęgnując nasz język, powinniśmy dążyć do kształcenia tolerancji wobec innych. Wyzwania niesione obecnie przez integrację europejską wymagają od nas przede wszystkim opanowania kodów językowych, zaznajomienia się z kulturą danego kraju, respektowaniem zwyczajów i obyczajów tego kraju, nabyciem co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu historii, literatury, geografii, prawa oraz zakresu naszego zawodu, systemu szkolnego, ale również zarządzeń szkolnych. Kształt przyszłej Europy zależeć będzie od nas, od naszej umiejętności transformacji kulturowej. Ta droga prowadząca do integracji w pozytywnym tego słowa znaczeniu umożliwia nam uczestniczenie w dialogu kulturowym. Zatem integracja i tożsamość nie mogą się wykluczać. Znalezienie pośredniego języka dyskursu daje nam znacznie więcej możliwości do wzajemnego poznania się, a co za tym idzie, do przełamywania stereotypów i uprzedzeń. Poprzez porównania, szukanie wspólnych korzeni i różnic rozwijamy także zdolność do autorefleksji, przez co łatwiej nam zrozumieć z jednej strony wartości własnej kultury, jej odrębności i podobieństw, ale i rolę naszej kultury w kształtowaniu współczesnej Europy. Narody Europy łączą bogate korzenie, co nie powinno ograniczać, ale pomagać w zrozumieniu, odkrywaniu nowych wartości i ułatwiać przystosowanie do życia na scenie międzykulturowej. Szkoła przyszłości to szkoła wzajemnego zrozumienia, poszanowania, ale również szkoła nowoczesna,
z nowoczesnymi metodami nauczania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zwróciłem szczególnie uwagę na to zdanie, w którym pani mówi, pani powiedziała o tym, że dwujęzyczność to większa możliwość intelektualna. Osoby, dzieci, młodzież dwujęzyczna ma większą sprawność mózgu i to są dowiedzione eksperymentalnie możliwości naszego centralnego układu nerwowego, a więc już chociażby taka korzyść. Bardzo dziękuję. Zapraszam panią Hannę Kaczmarczyk ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Wiedniu o podzielenie się swoimi doświadczeniami, jakie są blaski, jakie są cienie pracy obecnie w tego typu placówce. Rozumiem, że mogę. Tak, proszę. Jeśli państwo pozwolą, to stąd. Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za możliwość udziału w tej konferencji i możliwość udziału w tym panelu. Jestem kierownikiem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu już od kilkunastu lat. Jest to szkoła właściwie jedyna i największa na terenie Austrii, szkoła, która ma prawie 500 uczniów, pracuje od roku 1977. Historia w jakimś sensie zatoczyła koło, ponieważ powołano tę szkołę jako Szkolny Punkt Konsultacyjny dla kilkorga dzieci, potem była szkołą podstawową i liceum, potem była zespołem szkół, teraz jest znowu Szkolnym Punktem Konsultacyjnym, niemniej jednak z tych kilkunaściorga dzieci rozrosła się do prawie 500. I myślę, że to jest taki znaczący sukces i to jest ten blask, bo nie jest to szkoła obowiązkowa, jest to oczywiście szkoła uzupełniająca do szkół austriackich, tudzież innych, a skoro uczniowie przychodzą i decydują się na dosyć duży wysiłek pracy i nauki w dwóch szkołach, to myślę, można uznać za właśnie ten blask i nasz sukces, nieskromnie może tutaj mówiąc. Jest to szkoła podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej, organem prowadzącym jest minister edukacji. Nadzór nad działalnością sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Pracujemy zgodnie z polskim prawem oświatowym, z wszystkimi zasadami, wymaganiami, które obowiązują szkoły w Polsce i szkoły polskie pracujące przy placówkach dyplomatycznych za granicą. To oczywiście nakłada różne obowiązki na nas i to oczywiście reguluje również w sposób dosyć jednoznaczny to, w jaki szkoła pracuje, przy czym zawsze pozostaje ten margines wypełnienia treścią dodatkową, tym, co się chce zrobić, bo oczywiście nie ograniczamy się tylko do realizacji procesu dydaktycznego. Pracujemy zgodnie z ramami programowymi dla szkolnych punktów konsultacyjnych, dla szkół uzupełniających, pracujących za granicą, co oznacza, że już od września wszystkie szkoły przejdą na nauczanie dwóch przedmiotów, wszystkie klasy, wszystkie poziomy, jest to język polski i wiedza o Polsce, która integruje treści z zakresu historii, kultury, geografii, właściwie całościowo traktując ten problem. Tygodniowo to są 4 godziny języka polskiego, 1 godzina wiedzy o Polsce, albo 3 godziny języka polskiego, 2 godziny wiedzy o Polsce. W klasach młodszych dodatkowo mamy lekcje religii, ale to już jest sprawa jakby pozabudżetowa i dodatkowa. Dodatkowo rodzice prowadzą również klasy zerowe przygotowujące do nauki w szkole. Nasza szkoła i wszystkie szkoły za granicą zmieniły się bardzo w ciągu tych już ponad 30 lat, a niedawno obchodziliśmy 35-lecie powołania właśnie tego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Wiedniu. Króciutko to ujmując, od szkół przeznaczonych bardzo wyraźnie dla dzieci pracowników placówki i firm, które przyjeżdżały na czas określony i wracały na pewno do Polski, i musiały zostać przygotowane przede wszystkim do podjęcia edukacji na kolejnym etapie kształcenia, do szkoły, w której tak naprawdę zdecydowana większość to są dzieci polonijne, umownie to tak nazywając, bardzo często już urodzone w Austrii, bardzo często z drugiego pokolenia emigracyjnego, czyli zdecydowanie jest to już inny uczeń i inne oczekiwania. Pociąga to kolejne konsekwencje. Od szkoły, która miała realizować
polskie, konkretne programy nauczania do szkoły, która przeszła na program, na ramy programowe i do szkoły, która musi realizować, musi spełniać oczekiwania bardzo różnych uczniów. Bo o ile tutaj też moja przedmówczyni szanowna mówiła o tym, jak się zmieniają te kompetencje językowe, prawda? To my też to wyraźnie widzimy, tylko może w drugim kierunku troszeczkę. Większość naszych uczniów to jest, zdecydowana większość, to jest ten poziom B. Dosyć duża grupa poziom A, ale wśród małych dzieci przychodzących do szkoły coraz więcej dzieci, które, dla których język niemiecki często jest tym językiem bardziej ekspansywnym i dominującym, bo one już w tym środowisku są zanurzone od maleńkości, że tak powiem. W związku z tym kolejne wyzwanie, zmiana pewnych metod pracy. Oczywiście mamy metodykę nauczania języka polskiego w szkołach w Polsce, mamy glottodydaktykę, ale tak naprawdę chyba nie mamy, albo mamy niewielki zakres wiedzy z zakresu nauczania języka polskiego, niekoniecznie jako ojczystego, niekoniecznie jako obcego, ale właśnie na przykład jako tego języka drugiego, nabytego, prawda? I to jest jeszcze inna sytuacja. Mamy klasy często bardzo liczne. Klasy młodsze liczą około 30 uczniów i to są często 2-3 równoległe klasy. Dla nauczyciela jest to ogromne wyzwanie, jak to zrobić w sposób ciekawy, nowoczesny, w miarę możliwości i efektywny. Efektywny i może trochę efektowny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby uczniowie, o czym tu mówiliśmy, czy zachwyca, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Może jednak zachwyca, skoro przychodzą, taką mamy nadzieję. Oczywiście szkoła czasem pewnie musi nudzić, czasem musi trudzić, trudzi dojazd, trudzi to chociażby, że szkoły austriackie, odkąd zrezygnowały z nauki w soboty, przedłużyły czas zajęć, ponieważ są bardzo pozytywnie nastawieni do uczniów. Uczniowie nie mogą mieć powyżej 6 godzin lekcyjnych w jednym ciągu, ale za to mogą mieć godzinę przerwy tudzież dwie i wracać na kolejne 3 godziny do szkoły. W związku z tym kończą o godzinie 18 na przykład albo 19, no i to już jest kolejny problem. Nasza szkoła pracuje od wtorku do soboty, oczywiście uczniowie przychodzą jeden raz w tygodniu w różne dni i dla klas najstarszych jest to poważny problem. Jest to poważny problem, jak znaleźć czas, żeby do szkoły dojechać. Pracujemy często naprawdę do późnych godzin, no już nie wiem, czy wieczornych, czy nocnych, zwłaszcza jeśli uczniowie chcą jeszcze coś więcej zrobić i czego się dowiedzieć. Także te funkcje się rozszerzają, oczywiście cały proces dydaktyczny, bardzo ważny proces wychowawczy, to jest integralna całość, nie da się tego rozdzielać, bo inaczej nie będzie żadnego efektu. I to oczywiście te pewne funkcje się powtarzają, bo to jest i nasza tożsamość, i nasza polskość szeroko rozumiana, ale polskość też niekoniecznie w znaczeniu takim tradycyjno, nie chciałabym tutaj kogoś urazić, skansenowo-folklorystycznym, ale w znaczeniu również tej Polski współczesnej, ludzi sukcesu, Polaków, którzy zaistnieli w Austrii, za granicą, tym, czym się możemy pochwalić. Tak, żeby nie kojarzyło się to tylko, bo to może nam troszkę starszym, doroślejszym się kojarzyć z wierzbami, bocianem i symbolami, a im różnie. Im się może kojarzyć, nie wiem, z hip-hopem czy z czymkolwiek innym, ale niech im się dobrze kojarzy, niech potrafią to przekazać swoim rówieśnikom. Robimy wiele projektów ze szkołami w Polsce, ze szkołami z innych szkół, tak jak ze szkołą czeską, czy ze szkołą amerykańską, z naszą szkołą austriacką, w której jesteśmy i staramy się to jak najszerzej potraktować, przekazując ten polski kod kulturowy i ten kod językowy, o którym tutaj tak było dużo mówione, a pamiętamy to, co mówił Wittgenstein, granice mojego języka są granicami mojego świata. Ten język właściwie jest kluczem do otwierania rzeczywistości, bo tutaj, tak jak mówiła koleżanka, jeśli tekstu się dobrze nie zdekoduje, nie odczyta, nie zrozumie, no to trudno będzie omówić problematykę dziadów czy innych trudnych tekstów, z którymi oczywiście borykają się też uczniowie w Polsce. To nie jest tak, że to tylko nasi będą mieli z tym jakiś problem. Proszę powiedzieć, jak jest z dostępnością uczniów? Czy mieszkańcy polskiego pochodzenia mogą bez problemu zapisać się do szkoły i uczęszczać? Staramy się przyjąć wszystkich, którzy chcą przyjąć warunki naszej pracy, czyli tę realizację ram programowych i to obciążenie. Ograniczeniem jedynym jest wielkość sal
i ilość godzin, ale tak, nie ma właściwie większych problemów. Poza naszą szkołą jest możliwość uczenia się języka polskiego jako macierzystego w szkole austriackiej. To są często grupy różnorodne wiekowo i inaczej pracujące po prostu z taką praktyczną znajomością języka polskiego. Są prywatne kursy języka polskiego i zalążek szkoły społecznej. Nie wiem, czy jeszcze coś państwu... Bardzo dziękuję. Będzie może jeszcze... Może tylko jeszcze przypomnę też takie słowa Karla Krausa, że język jest matką, a nie służebnicą myśli. Czyli tutaj idziemy język, ale język, który otwiera kulturę, pewien wspólny kod, poczucie tożsamości. I jak mówią absolwenci, którzy są z nami bardzo związani, musimy pobyć ze sobą, musimy pobyć w szkole, musimy porozmawiać, bo jednak ci Austriacy nie zrozumieją pewnych naszych odczuć. Jak oni mogą zrozumieć rejs na przykład? Dziękuję bardzo. Język, który jest matką, ale też taką, która wymaga, prawda? Jest wymagająca i kochająca jednocześnie. Kiedy byłem, proszę państwa, u pani Agnieszki w szkole, u pani Agnieszki Grocholi, to zachwyciła mnie energia, niezwykły entuzjazm, wielkie zaangażowanie bardzo młodych ludzi. U nas nauczyciel w Polsce to jest taka osoba, która roztacza taki pewien dystans. Moi koledzy to często osoby z dużym dorobkiem, otoczone szacunkiem i też bijące takim szacunkiem, takim blaskiem, a tam spotkałem osoby, które wspólnie się bawiły, które fantastycznie reagowały na propozycje pedagogiki zabawy, które zaproponowałem i panowała fantastyczna atmosfera. Czy tak jest nadal, pani Agnieszko? Pani Agnieszka Grochola z Irlandii, zapraszam. Dziękuję bardzo, ja pozwolę sobie skorzystać z komputera. To prawda, większość naszych nauczycieli jest młodych i wykwalifikowanych, więc my nie mamy z tym problemu. Pozwolę państwu zająć tylko chwilkę. Mam dla państwa 3 slajdy do pokazania. Wraz z panią Martą Szutkowską-Kiszkiel, która jest prezesem Macierzy Polskiej w Irlandii, przyjechałyśmy opowiedzieć państwu, jak wygląda sytuacja właśnie w Irlandii. Tematem tej sesji jest edukacja polonijna XXI wieku, próba diagnozy. Diagnoza, jak wiadomo, zwłaszcza w dydaktyce, to opis słabych i mocnych właściwości kogoś lub czegoś. Ja chciałam państwu przede wszystkim pokazać liczby. Ten wykres pokazuje udział polskich dzieci w Irlandii w edukacji polonijnej. Jak zapewne państwu wiadomo, emigracja w Irlandii jest właśnie młoda, jest to emigracja zarobkowa. Według spisu powszechnego język polski w Irlandii jest drugim językiem najczęściej tam używanym. Język polski naprawdę słychać wszędzie, w każdym sklepie, na ulicy. Jest nas tam po prostu bardzo dużo. Według danych uzyskanych dzięki uprzejmości Wydziału Konsularnego, na terenie Irlandii przebywa obecnie 15 tysięcy polskich dzieci, chociaż wydaje się, że jest to liczba troszeczkę może zaniżona, bo dzieci się naprawdę rodzi bardzo dużo tam. Jest to ta część, tutaj państwo ją widzą na niebiesko. Natomiast ta część na pomarańczowo to jest liczba dzieci 2650, która uczy się w szkolnych punktach konsultacyjnych. W Irlandii jest 5 szkolnych punktów konsultacyjnych i w tych 5 szkolnych punktach konsultacyjnych uczy się 2650 dzieci. I tutaj może troszeczkę niewyraźnie widać, ale tylko 1500 dzieci, to jest ta część zaznaczona na żółto, to jest liczba dzieci, które uczęszczają do szkół niepublicznych, czyli społecznych albo prywatnych. Wszystkie te szkoły, i szkolne punkty konsultacyjne, i szkoły niepubliczne, to są szkoły sobotnio-niedzielne. Jak łatwo zauważyć, największym problemem jest ogromna rzesza dzieci, które w ogóle nie kontynuują nauki języka polskiego albo jej nie podejmują. Czyli po prostu dzieci, które się tam rodzą i nie są posyłane do żadnej szkoły. Jest to niestety, no ta liczba dzieci, która uczęszcza w ogóle do szkół polonijnych, to jest tylko 21% na całe 15 tysięcy. Więc to jest nasz chyba tak naprawdę największy problem, że ogromna rzesza polskich dzieci nie kontynuuje nauki języka polskiego albo w ogóle jej nie podejmuje, więc odbywa się po prostu proces wynaradawiania tak ogromnej rzeszy młodych Polaków.
Jak również drugi problem i też dosyć istotny, są to nierówne szanse polskich dzieci w dostępie do edukacji. Jak tutaj przedstawia ten wykres, niektóre dzieci mogą pobierać naukę całkowicie za darmo właśnie w tych szkolnych punktach konsultacyjnych. Innym szkołom, innym dzieciom takiej możliwości się odmawia. Jest to nasz kolejny bardzo, bardzo duży problem. Myślę, że dużym też problemem jest brak kampanii, brak informacji ze strony może rządu polskiego, że warto się uczyć, że warto kontynuować naukę języka polskiego, bo tak jak mówię, Polonia w Irlandii jest młoda i większość ludzi tam przyjechało w celach zarobkowych, więc być może brakuje troszkę tej świadomości, jak bardzo ważna i istotna jest nauka języka polskiego. I tutaj już ostatni slajd Państwu chciałam przedstawić, to znaczy jakie są plusy i minusy obecnej sytuacji. Z plusów to właśnie przede wszystkim myślę, że młodzi wykształceni nauczyciele nie ma większych problemów z zapewnieniem odpowiedniej kadry. Jak również kolejnym plusem jest zwiększenie nakładów na oświatę polonijną w Irlandii z około 10 tysięcy euro w 2009 roku na 80 tysięcy euro w 2012 roku. Są to niewątpliwie plusy, natomiast minusami na pewno jest brak reakcji na problem. To znaczy, ja już mówiłam o tej sytuacji, jaka ma miejsce w 2009 roku, pamiętam konferencję w Malmö i ta sytuacja się nie zmienia od 4 lat. Jest ogromna dysproporcja pomiędzy ilością dzieci, a ilością uczniów objętych nauczaniem języka polskiego w Irlandii. Kolejnym minusem jest brak spójnej koncepcji i wizji oświaty polonijnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skutecznie wdrażanej w życie. Kończy się na zapisach w dokumentach. Zły model organizowania i finansowania oświaty polonijnej odziedziczony z lat 60. ubiegłego wieku. Szkoły, które spełniają kryteria i chcą, nie otrzymują statusu szkolnych punktów SPK-ów, bo ustawa mówi, że minister może powołać szkolny punkt konsultacyjny, ale nie musi. Z jednej strony my doskonale rozumiemy, że skala emigracji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej no po prostu jest ogromna i przerosła najśmielsze chyba oczekiwania. Natomiast system jest na pewno za stały, archaiczny i jest ogromna potrzeba, żeby go zmienić. Kolejnym minusem jest też finansowanie szkół z różnych źródeł, jak również wspieranie jednych szkół, a pozostawianie innych środowisk samym sobie pogłębia niestety wykluczanie jednych dzieci na korzyść innych. Ja bardzo przepraszam, że tak to niestety wygląda, że tych minusów jest więcej niż plusów, ale myślę, że nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby sobie słodzić, tylko żeby przedstawić sytuację tak, jak ona wygląda. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. O minusach też można pomyśleć tak, że są to wyzwania. Gdyby ich nie było, też mniejszy byłby sens naszej pracy. Każda trudność może być nowym, dodatkowym celem, nowym, dodatkowym problemem do rozwiązania, a dzięki tym problemom my się też rozwijamy. Bardzo dziękuję za ten otwarty głos. Problemach szkolnictwa w Irlandii martwi cały czas ta bardzo niewielka liczba dzieci objętych edukacją polską. Jak to wygląda z perspektywy Białorusi? Pani Helena Dubowska reprezentuje szkołę społeczną. Jakie blaski, jakie trudności spotykacie Państwo w szkołach, w szkole, którą Pani reprezentuje? Zapraszam. Szanowni Państwo, ja chciałam może tak krótko przedstawić w ogóle formę nauczania języka polskiego na Białorusi, a później troszkę szerzej powiedzieć o szkole społecznej. Szkolnictwo polskie już na terenie Białorusi funkcjonuje od ponad 20 lat, od 25 lat. I jakby teoretycznie po tak długim okresie powinno by było bardzo dobrze się rozwijać, ponieważ dużo problemów już zostało rozwiązanych, problem kadry pedagogicznej, problem szkół polskich, problem podręczników. No niestety sytuacja na Białorusi ta się nie sprawdza i obecnie szkolnictwo polskie na Białorusi przeżywa
dosyć trudne czasy. Nauka języka polskiego na Białorusi odbywa się w formie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach, w szkołach publicznych, a również coraz szerzej w szkołach społecznych albo w szkółkach sobotnio-niedzielnych, w szkołach parafialnych, przy parafiach. Również istnieją kursy dla młodzieży i dorosłych przy szkołach społecznych. Na Białorusi istnieje dwie polskie szkoły z polskim językiem wykładowym. To w Wałkowysku i w Grodnie. Grodzieńska szkoła jest większa. I właśnie w roku nauczania 2012-2013 w szkole polskiej w Grodnie przystąpiło do nauki 420 uczniów, natomiast w szkole w Wałkowysku 201 uczniów. Była próba w 2012 roku, aby do szkoły polskiej w Grodnie wprowadzić klasy rosyjskojęzyczne, natomiast dzięki staraniom rodziców, dzięki staraniom organizacji polskich, szczególnie Związku Polaków na Białorusi, udało się tego nie zrobić właśnie. Zwiększyła się liczba uczniów w pierwszej klasie. Było przedtem dwie klasy początkowe, natomiast w tym roku, w 2012, zostało zorganizowanych aż cztery klasy. Coraz mniej zostaje właśnie w klasach, w szkołach państwowych prowadzonych klas w języku polskim jako przedmiot jest wykładany język polski, ponieważ kuratorium, władze Białorusi próbują ten język polski maksymalnie wyeliminować z nauczania państwowego. Natomiast zostaje zachowany tylko w formie zajęć pozalekcyjnych i to jest jedna godzina tygodniowo. I może i dzięki temu, a może i nie, właśnie zwiększa się liczba uczniów w szkołach społecznych, ponieważ uczniowie szukają możliwości, dzieci szukają możliwości, aby uczyć się tego języka polskiego ojczystego. Może celem nauki tego języka jest to, żeby w przyszłości dostać się na studia do Polski i dlatego ta liczba w szkołach społecznych się zwiększa. Zajęcia w tych szkołach społecznych odbywają się zazwyczaj wieczorami po południu, bo w pierwszej połowie dnia dzieci przychodzą do tych szkół miejskich, państwowych, w systemie oświatowym. Później po południu już ze swojej własnej chęci czasami kierują je tam rodzice, przychodzą do szkół społecznych i się uczą. Właśnie w naszej szkole odbywają się zajęcia w ciągu całego tygodnia. Dzieci tak od godziny 15 aż do samego wieczoru, czasami do godziny w pół do 10 uczą się w szkole społecznej. Dwa razy w tygodniu plus jeszcze mają zajęcia dodatkowe w starszych klasach z historii. Natomiast nauczyciele w klasach mają również zajęcia z języka polskiego, kultury, ponieważ zadaniem dla nas, najważniejszym zadaniem jest dla nas to, żeby przekazać, nauczyć tych dzieci historii, kultury, tradycji, obyczajów polskich. I właśnie dla tych dzieci jest, musimy jakoś te dzieci też motywować do nauki języka polskiego i taką największą motywacją dla nich, jak się zauważa po latach, są wyjazdy do Polski. Właśnie bardzo takim dobrym sposobem jest akcja Lato z Polską, która została zapoczątkowana i zainicjowana przez pana Macieja Płożyńskiego, świętej pamięci pana marszałka. Natomiast dzięki temu właśnie dzieci przekazują jeden jednemu, że mają taką możliwość wyjechać latem na kolonie, żeby i pogłębić wiedzę z języka polskiego, a również poznać kolegów. I chcielibyśmy może, żeby w
podczas tych wyjazdów dla dzieci były organizowane zajęcia, żeby była taka wymiana z dziećmi polskimi, ponieważ oni tego bardzo potrzebują, szczególnie starsi uczniowie, którzy planują już niedługo, po paru latach, wyjechać na studia do Polski. No niestety sytuacja na Białorusi wygląda, nie jest ta sytuacja przychylna do nauki języka polskiego, ponieważ w ubiegłym roku, od ubiegłego roku egzaminy na studia do Polski zostały zorganizowane nie na terenie Białorusi, a w Polsce musiały być zorganizowane, ponieważ nie została podpisana umowa między Polską a Białorusią w sprawie oświaty. Miejmy nadzieję, że w przyszłości, mamy nadzieję, że to się zmieni, natomiast na razie sytuacja wygląda w taki sposób. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękujemy. Jak widać z wypowiedzi pani Heleny Dubowskiej, motywacja jest różna w różnych krajach. To, co motywuje młodzież białoruską, często nie jest motywatorem tej młodzieży, która uczy się w Niemczech, czy w Irlandii, czy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy za ten głos i rozumiemy te trudności. Tam, gdzie mamy na to wpływ, to pewnie powinniśmy mocniej apelować o zmiany. Ale też liczymy, że może te zmiany kiedyś same zaczną zachodzić z innych powodów politycznych i powodów bardziej globalnych. Bardzo dziękuję jeszcze raz, a teraz zapraszam pana Marka Jankowskiego, który jest nauczycielem na Litwie, reprezentuje macierz szkolną, a jednocześnie jest delegowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Posłuchajmy, jak wygląda diagnoza z perspektywy Litwy. Dzień dobry, nazywam się Marek Jankowski, jestem nauczycielem delegowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji do pracy na Litwie, dokładnie w Szkolnym Punkcie Przedmiotów Ojczystych oraz jednocześnie do wspierania szkół polskich, które funkcjonują w lokalnym systemie, litewskim systemie edukacji. Tutaj przede mną pani z Białorusi powiedziała, że na Białorusi istnieją dwie szkoły polskie, które po prostu w języku polskim funkcjonują w białoruskim systemie. Tutaj państwa, myślę, że przynajmniej część z państwa zaskoczę, bo dla mnie to było zaskoczenie, kiedy trafiłem na Litwę. Na Litwie funkcjonuje 99 polskich szkół w lokalnym systemie. Tak więc nawet liczbowo oceniając to, jest to przepaść i dlatego też chciałem dzisiaj powiedzieć troszeczkę o dobrych przykładach, które mogą z Litwy wypłynąć i które są dowodem na to, że można w bardzo ciekawy sposób prowadzić edukację polską za granicą. Oprócz tych szkół istnieją także przedszkola oraz szkółki sobotnie, niedzielne prowadzone przez różne podmioty, często też przez szkoły społeczne. Dla mnie na przykład takim nowym doświadczeniem było funkcjonowanie szkoły społecznej, bo trafiłem tam ze szkoły w Polsce, szkoły położonej w miasteczku przy granicy niemieckiej i na początku konfrontowałem to po prostu poprzez pracę mojej poprzedniej szkoły. Niektóre rzeczy były dla mnie zaskoczeniem, ale wśród takich najważniejszych zaskoczeń to było to, że obserwując całe społeczeństwo, zwłaszcza uczniów, dostrzegałem, że ci uczniowie momentalnie przełączają się z języka na język. To odnośnie do tego, co mówiła pani Liliana Barejko-Knops, że ten język jest rzeczywiście wartością i dla mnie, dla człowieka urodzonego, wychowanego w Polsce, wprawdzie mówiącego w
innych językach też, ale nauczyłem się tego w sposób sztuczny, nie było to naturalne, więc ten zachwyt, podziw, to było coś, co nawet mówiłem innym, po prostu jak funkcjonuje polska szkoła. Mówię to dlatego, że obecnie sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie, mimo tych sukcesów, jest w pewnych opałach. Nawiązuję tutaj do ustawy, która była przyjęta jakiś czas temu, a która uderzyła bardzo mocno w szkoły mniejszości. Dziwnie to brzmi mniejszości, jeśli mówimy o 99 szkołach, ale tak to jest z perspektywy polityki litewskiej. Po prostu nie dano praktycznie czasu uczniom polskim na przygotowanie się do egzaminu, który z języka litewskiego, który będą musieli zdawać na takim samym poziomie jak uczniowie litewscy. Jest to bardzo zapalna kwestia, ale też kwestia, która jednocześnie pokazuje, jak dobrze zorganizowani są nauczyciele szkół polskich na Litwie, młodzież, rodzice, którzy potrafią w licznych protestach, akcjach domagać się swojej polskości. Ja tu muszę podkreślić, że bez wielopokoleniowej walki o polskość, determinacji, nie byłoby w tym kształcie, na pewno nie byłoby polskiej edukacji na Litwie. To dla mnie też stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie, bo zauważyłem tyle dobrych rzeczy i pomyślałem sobie, no tak, w jaki sposób ja mam teraz wnieść coś nowego do działania tych szkół, do tak prężnego działania tych szkół. I oczywiście istniał gdzieś tam jakiś taki sentyment, że jestem w mieście romantyków polskich, że jestem w mieście Czesława Miłosza, ale pomyślałem, że to ma być jednak wartość dodana, a nie ten główny walor tego, co mam robić. I w pewnym momencie zauważyłem, że bardzo fajnie można wykorzystać właśnie to zorganizowanie i zaangażowanie rodziców i różnych podmiotów we współpracy ze szkołami, aby osiągać jakieś nowe rzeczy. Tu muszę powiedzieć, że bardzo ważne miejsce zajmują też media na Litwie, polskie media na Litwie. Dzisiaj z nami jest tutaj z Radia z Nadwili Basia Sosno, która prowadzi audycję Szkoły Polskie na Litwie i Młodzież Polska, dzieci, rodzice otrzymują stałe informacje. Przy czym nie są to tylko informacje zrobione przez profesjonalnych dziennikarzy. To są także informacje, które do różnych źródeł, bo oprócz Radia z Nadwili istnieje jeszcze prasa, na przykład Kurier Wileński, Magazyn Wileński, portal internetowy Wilnoteka. Sami rodzice, uczniowie, nauczyciele o swoich sukcesach informują te media, więc ta współpraca powoduje, że szkoła polska na Litwie jest naprawdę silna. Odnosząc się do mediów, jeszcze muszę powiedzieć, że chociażby projekty, które realizują te podmioty, są również bardzo ważne. Teraz właśnie odbywa się taki projekt, który realizuje właśnie Radio z Nadwili. Ja staram się w tym projekcie uczestniczyć, pomagając merytorycznie w szkołach uczniom w realizacji reportaży. W tym roku hasłem tych reportaży jest Powstanie Styczniowe. Uczniowie nagrywają reportaże. Jest to dla nich niesamowite przeżycie, bo po pierwsze kształcą tutaj język, po drugie dowiadują się historii i przełamują barierę występowania publicznego. Jest to wiele walorów w jednym takim przedsięwzięciu, a poza tym pokazuje to, że radio jest nie tylko medium informującym, ale jest też mecenasem kultury i wspiera nowatorskie formy promocji polskości na Litwie. Innym dziełem radia jest też radia i Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych, jest projekt Biblioteka w Plecaku. To projekt, który odniósł niesamowity sukces, przez to, że uczestniczące w tym projekcie szkoły poszukują sobie partnerów wśród innych szkół i czytają te same książki. Te same książki na różnych etapach edukacji. Następnie uczniowie wykonują do tych książek jakieś twórcze zadania, zagadki, rysunki. W zależności od poziomu dzielą się tym, spotykają się wspólnie i w ten sposób właśnie zagłębiają się w polskości. Ale na Litwie zrozumieliśmy, że można to robić nie tylko na Litwie, że można wyjść poza Litwę. Mówił wczoraj o tym Jacek Jurkowski, bo taki projekt Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych wykonał razem
ze szkołami, mówię, bo byli to uczniowie licznych szkół w Szwecji, a koordynowała to ze strony szwedzkiej Kasia Mikulska-Jakacka. I projekt polegał na twórczym czytaniu króla Maciusia I, Janusza Korczaka. Działo się to w zeszłym roku, w roku Korczaka. Tutaj otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie z obu ambasad, z ambasady RP w Wilnie oraz w Sztokholmie. I poza wymiarem tylko czytelniczym, ten projekt zintegrował bardzo mocno uczniów. Pokazał, że nie uczą się tylko języka, ale poprzez kulturę dowiadują się wiele o języku i przede wszystkim poznają też trzeci kraj, bo Litwa była krajem zupełnie nieznanym i pojmowanym wyłącznie stereotypowo przez dzieci polskie mieszkające w Szwecji i na odwrót. Ponadto oni spotkali się w tym projekcie. To było bardzo ważne, że mogli dzieci polskie z Litwy mogły zobaczyć Szwecję, dzieci polskie ze Szwecji mogły zobaczyć Litwę i przez to też urosła w nich taka świadomość, że Polska jest krajem atrakcyjnym, dającym im oprócz języka bardzo ciekawą formę rozrywki, rozrywki intelektualnej. Jak chodzi o szkoły polskie na Litwie, to są one bardzo dobrze zorganizowane i uczestniczą nie tylko w projektach, które obejmują samą Litwę, ale w projektach europejskich. Projekt Comenius jest na Litwie bardzo dobrze znany. Jest to projekt, który pozwala nauczycielom, uczniom szkół polskich na Litwie wymieniać doświadczenia z innymi szkołami. Tutaj sam wiem o wielu szkołach i przedszkolach, które wyjeżdżały do Rumunii, do Turcji, na Węgry. W ten sposób dzieląc się swoimi doświadczeniami, poznając też kultury innych krajów, metody pracy z uczniami. Co jest ważne, ci uczniowie bardzo często są ambasadorami dwóch kultur. Kultury polskiej i kultury litewskiej. Ale muszę też wspomnieć o innym nowatorskim na Litwie projekcie, Comenius Asystentura. Jest tutaj z nami pani dyrektor szkoły średniej imienia Lelewela, pani Edyta Zubel. To jej szkoła, jako pierwsza polska szkoła na Litwie, uczestniczyła w projekcie asystentury i dzięki temu w jej szkole na pół roku pojawiła się młoda nauczycielka geografii i biologii z Finlandii. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Tak mówiła pani dyrektor, tak mówili inni nauczyciele i uczniowie. Okazało się, że uczniowie polscy, którzy może nie mieli zbyt dużo styczności z językiem angielskim na co dzień, choć trzeba powiedzieć, że wszyscy mówią tam płynnie po angielsku, biegle po litewsku, nie odróżniając się zupełnie od rodzimych użytkowników języka, a wspominam o tym przez to, że bardzo często w polityce litewskiej zarzuca się Polakom, że ich język litewski jest gorszy. Nie jest to prawdą. Także walorem tego projektu Comenius Asystentura było to, że uczniowie mieli zajęcia 16 godzin w tygodniu prowadzi taki asystent. Mieli zajęcia właśnie z młodą Finką, która oprócz tego dodatkowo prowadziła też zajęcia z języka fińskiego, a więc kolejne rozszerzenie na języki. A poza tym poznanie angielskiego nie tylko języka ogólnego, ale języka słownictwa tematycznego i języka żywego przede wszystkim, bo wiedzieli, że to nie jest tak jak na lekcji języka angielskiego, że w końcu nauczyciel może im powiedzieć to po polsku. Tu mamy fragment listu, który napisał do nas Comenius Asystent. To był pierwszy Comenius, który trafił jeszcze do Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych, jako do szkoły społecznej, w której ja właśnie pracuję, do której zostałem z ORPEG-u skierowany, a już do szkoły polskiej pracującej w lokalnym systemie edukacji jako pierwsza w tym programie została skierowana Finka. Widzimy tutaj te projekty, w których uczestniczą media. Mówiąc o tych swoich rozterkach, co robić, żeby wnieść coś interesującego do pracy tak dobrze zorganizowanych szkół polskich na Litwie, wspomnę teraz o czytaniu. To na to postawiłem tak naprawdę, ale uznałem, że czytanie nie jest atrakcyjne, jeśli mówimy o samym procesie czytania, bo to rzeczywiście może uczniów nudzić. Zdecydowaliśmy się na ten projekt, o którym wspomniałem, Biblioteka w plecaku. Zamieściliśmy w nim najlepsze, najciekawsze książki, nagrodzone wcześniej w Polsce. I to spowodowało, że rzeczywiście to wszystko ruszyło. Poza tym była strona Biblioteki w plecaku, na której informowaliśmy o tych najnowszych książkach. Uczniowie mogli się też wypowiadać. Powstało coś w rodzaju bloga. I
to rzeczywiście pokazało bardzo ciekawą stronę współczesnej polskiej literatury i współczesnej polskiej kultury. To wszystko wpisuje się w akcję Cała Litwa czyta dzieciom, akcję, którą sterują Polacy na Litwie. Inną formą, którą propagujemy, jest pisanie. To pisanie nie odbywa się w taki sposób tradycyjny. Staramy się robić różne konkursy. Ostatnio między innymi taki konkurs I ty możesz zostać pisarzem, zorganizowany po raz drugi. Ale co ważne w tym konkursie? Zauważyliśmy, że uczniowie potrzebują bardzo takich dobitnych instrukcji. Bez tych instrukcji nie są w stanie sobie poradzić. Ale kiedy te instrukcje otrzymują, naprawdę zaczynają pisać. I piszą na różne ciekawe tematy, tematy kulturowo związane z Polską. Bo Polska kojarzy im się tam rzeczywiście jako taki kraj, nie można powiedzieć, że Eldorado, ale mają wielki szacunek. Ten patriotyzm polski, jaki wypływa ze szkoły, właśnie to szkoła jest źródłem tego patriotyzmu. Ci uczniowie z dumą podkreślają, że są Polakami, że mówią po polsku, a jednocześnie mówią bardzo dobrze, nie odróżniając się od Litwinów, po litewsku. Tutaj są spotkania z pisarzami również w tym projekcie pisania. Był między innymi u nas Paweł Hiule, był Ignacy Karpowicz. Ostatnio na finał właśnie tego spotkania, o którym wspominałem z grupą dzieci ze Szwecji, był Grzegorz Kazdepkę. Ale oprócz czytania, pisania, uznaliśmy, że bardzo ważne jest też pokazanie takiej ogólnej kultury współczesnej Polski. Bardzo często zauważyłem w pracy z uczniami, że mają dużą wiedzę o historii Polski, o literaturze z poprzednich epok, ale gdzieś jakoś umykała im ta wiedza o Polsce współczesnej. Ale wiem, że jest to samo zjawisko, które panuje w Polsce, więc nie było tutaj nic zatrważającego. Niemniej postanowiliśmy skupić uwagę na takich akcjach jak chociażby Kotylion na 3 maja bądź na 11 listopada. Zaznaczaliśmy, że jest to akcja pana prezydenta Komorowskiego i przez to ten cały polski koloryt pokazywaliśmy. Muszę powiedzieć, że z taką wielką pompą odbyła się w tym roku, odbył się ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I też tutaj po raz kolejny wsparły nas media, najbardziej znowu radio, które nawet swoją siedzibę przeznaczyło na sztab, ale wszystkie media były z nami, wszystkie szkoły. Były szkoły, łącznie zebraliśmy ponad 6 tysięcy litów, nie chodziło o sumę, suma była tutaj czymś mniej istotnym. Najbardziej zależało nam na pokazaniu fenomenu tej polskiej akcji charytatywnej, tak bardzo symbolizującej Polskę i na fenomenie samego Jurka Owsiaka. W tym celu przeprowadziliśmy zajęcia w wielu szkołach i rzeczywiście uczniowie złapali bakcyla. Także jeszcze mógłbym to opowiadać jeszcze bardzo długo, ale wiem, że czas już się kończy. I to nie jest też tak, że szkoły na Litwie to są, że one mają Eldorado, tak? Oczywiście, kiedy państwo tutaj słyszą, że jest 99 szkół z językiem polskim wykładowym, wydaje się, że jest super, tak? Ale one naprawdę borykają się z problemami systemowymi, które przewalczają bardzo skutecznie, ale dzieje się to dlatego, że ten wielki patriotyzm, ta tradycja, to jest wynik katorżniczej pracy wielu pokoleń i obecni nauczyciele, prezes macierzy, wszyscy mają świadomość, że jest to dziedzictwo, którego nie można zatracić i naprawdę ci ludzie wykonują ogromną pracę i wychodzi im to znakomicie, a wszystko po to, żeby młodzież mogła postrzegać Polskę jako kraj atrakcyjny, interesujący, a w ten sposób też cała Polska na Litwie będzie postrzegana jeszcze lepiej. Był taki konkurs w zeszłym roku z okazji Roku Miłoszowego, w którym uczniowie ze szkół litewskich powiedzieli, że osoba Miłosza pozwoliła im przyznać się do polskich korzeni. I okazało się wtedy dopiero, że jeśli mamy jakiś wielki wspólny mianownik, to warto przyznać się do polskości, bo jednak nie wszędzie w szkole litewskiej jest to łatwością. Dlatego promowanie tej współczesnej polskiej kultury jest rzeczą bardzo istotną, bo jest to wartość niezbędna dla mieszkających tam Polaków, a wartość dodana dla Litwinów. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Dziękuję. Pan Marek Jankowski powiedział dla mnie ważną rzecz, że sukces szkoły zależy od systemu naczyń połączonych, w której ta szkoła funkcjonuje, ze szczególnym uwzględnieniem mediów.
ta przychylność, współpraca, coś, co nazywamy w psychologii synergią, pojawia się wtedy, kiedy ludzie ze sobą współpracują, są otwarci, nie rywalizują. I to zabrzmiało w pańskiej wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Chciałem teraz poprosić o głos eksperta, językoznawcy, profesora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, pana profesora Włodzimierza Jaduszczyńskiego. Panie profesorze, trudno jest bardzo porównywać systemy, w których funkcjonują szkoły. Są bardzo specyficzne problemy poszczególnych państw, poszczególnych szkół, poszczególnych systemów, czy to społecznych, czy to państwowych, czy to przyparafialnych. Ale są na pewno takie problemy, które łączą te szkoły, które są wyzwaniem dla zarówno uczniów, rodziców, a przede wszystkim dla nauczycieli. Jakie pańskim zdaniem współcześnie widzi pan najważniejsze, najtrudniejsze wyzwania stojące przed nauczycielami? Dziękuję bardzo. To pytanie, mogę się powiedzieć, przerasta moje możliwości. Nie sądzę, żeby na to pytanie odpowiedzieć mógł jeden człowiek i miał wiedzę i kompetencje dotyczącą różnych krajów, różnych kultur, różnych systemów szkolnych. Ale ponieważ i z racji wykonywanego zawodu i specjalności jestem polonistą, językoznawcą i z racji moich kolei losów, bo dwukrotnie byłem, można powiedzieć, prawie emigrantem. Razem z rodziną spędziłem sporo czasu za granicą, więc mam ogląd i z punktu widzenia rodziców, i z punktu widzenia nauczycieli, i z punktu widzenia rodziców, którzy korzystają ze szkolnictwa w systemie państwowym kraju, w którym się mieszka, i rodziców, którzy korzystają z systemu punktów konsultacyjnych, czyli no w ramach obecnego, obowiązującego w Polsce prawa. Żeby wrócić do pytania, myślę, że z tych głosów, które bardzo ciekawych i z sytuacji, które w przykładowych 5 krajach zostały przedstawione, wynika, i dla mnie przynajmniej to było uderzające i bardzo sobie o tym myślałem w trakcie, kiedy słuchałem tych informacji, uderzająca była jednak przede wszystkim różnica. Różnica wynikająca z tego, jaka jest sytuacja, jak postrzegani są Polacy i polskość, zarówno przez otoczenie, jak i przez samych siebie w różnych krajach, w różnych kulturach. Nie jest tajemnicą chyba dla nikogo z nas, że w różnych krajach mamy, my Polacy, bardzo różną opinię. Istnieją bardzo różne stereotypy Polaka. I są kraje, w których trudno jest być Polakiem i trudno się przyznać do tego, że jest się Polakiem, nie ze względu na obawę polityczną, jak na przykład być może tu i ówdzie na Białorusi, ale ze względu na to, że jest wtedy natychmiast taka łatka, prawda? No, Polish jokes to nie jest coś, co myśmy sobie wymyślili, tylko wymyślono o nas. I obowiązują Polish jokes, czy popularne są nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w angielskim. I nie zawsze młodzież ma ochotę przed swoimi kolegami, rówieśnikami, z którymi spotyka się w państwowej, czy w publicznej, czy w obowiązującej w danym państwie szkole, przyznawać się do tej polskości, która być może nie jest taką chwalebną rzeczą w oczach tych dzieci i w oczach przede wszystkim rówieśników z tamtej strony. To z tym spotkałem się na przykład w Szwecji. Wiele dzieci polskich, w tym moje dzieci, niekoniecznie chciały demonstrować swoją polskość przed rówieśnikami szwedzkimi i bardzo zależało wielu dzieciom polskim, podobnie jak dzieciom innych narodowości, na tym, żeby czym prędzej utożsamić się i żeby były postrzegane jako po prostu normalni Szwedzi. Robiąc sobie przy okazji krzywdę.
robiąc sobie krzywdę, no akurat moje dzieci sobie nie zrobiły krzywdę, byśmy się na to nie pozwolili, dzieci oczywiście mówią po polsku i są dwujęzyczne i dwukulturowe, ale w niektórych wypadkach rzeczywiście tak jest, że wyzbywają się. Co więcej, niekiedy to rodzice są tymi, którzy do tego prowadzą. Myślę, że właśnie sytuacja Irlandii współczesna przypomina sytuację Szwecji sprzed lat 20 czy 25. I tam ja spotkałem się z dziećmi polskimi, które przychodziły na uniwersytet, na polonistykę. Obydwoje rodzice Polacy. Dzieci urodzone albo jeszcze w Polsce, ale przyjechały jako niemowlęta albo bardzo małe dzieci, albo urodzone już w Szwecji. I dzieci były świadomie wynaradawiane. Świadomie rodzice, mówiący słabo po szwedzku, mówili w domu po szwedzku do dzieci, a między sobą po polsku, jak dzieci nie słyszały. Bo to jest szybsza droga do zintegrowania ze społeczeństwem. No, myślę, że dzisiaj po doświadczeniach w wielu krajach nie trzeba, i po tym, co zostało przede mną powiedziane, nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to droga, no powiedziałbym, przepraszam za wrażenie, idiotyczna, kulturowo, językowo i tak dalej. Więc ten stereotyp Polaka panujący w danym kraju jest bardzo ważny. Bardzo łatwo jest łatwiej jest być Polakiem w kraju, w którym Polska i polskość jest postrzegana jako wartość pozytywna. Ja mam swoje doświadczenia kilkuletnie z kolei z Rumunii. Tak, bycie Polakiem, nie wiem czy dziś w dalszym ciągu, mam nadzieję, że tak, jest punktem honoru. To jest bardzo dobrze być Polakiem w Rumunii. Polak to bohater, Polak to ktoś, kto jest Europejczykiem o wiele bardziej niż Rumun, w pojęciu Rumuna. I to jest ta sytuacja, kiedy my, Polacy, jesteśmy tam postrzegani jako kultura wyższa. I wtedy rzeczywiście zakładanie polskiej szkoły, posyłanie dziecka do polskiej szkoły jest postrzegane jako swego rodzaju awans. To są dwie kompletnie różne sytuacje. I myślę, że w takich dwóch różnych sytuacjach trzeba bardzo różnie pracować z dziećmi. Na pewno łatwiej pracować w tych krajach, gdzie może obiektywnie jest trudniej, bo są zazwyczaj gorsze warunki finansowe, gorsze warunki organizacyjne, ale łatwiej jest do tej polskości się przyznawać. Jeszcze tylko chciałem zapytać o ten obszar językowy, profesorze. Nie tylko obszar postaw, zachowań, wizerunku, stereotypów, ale jeszcze korzystając z pańskiej obecności, jak to wygląda ten problem w kształceniu językowym, pana zdaniem? No to jest, no, można powiedzieć, otwarcie nowego wątku w dyskusji. Ja, ci z Państwa, którzy pamiętają zeszłoroczny zjazd, proponowaliśmy studia wręcz dla nauczycieli języka polskiego w szkołach polonijnych i w moim głębokim przekonaniu, mam nadzieję nie tylko moim, jedną z wielu cech, którą powinien mieć nauczyciel w szkole polonijnej, to taka cecha, że on zna nie tylko język polski, bo jest Polakiem, bo jest native speakerem, ale wie również dużo, możliwie dużo o języku polskim, wie jak ten język funkcjonuje, nawet jeśli nie jest polonistą, chociaż oczywiście optymalne byłoby to, gdyby wszyscy nauczyciele byli polonistami. To jest niemożliwe, wiadomo. Często zostaje się nauczycielem na obczyźnie, bo tak wypada, prawda? Bo tak się ułożyło. Natomiast jestem głęboko przekonany, że nawet poloniści, nawet absolwenci polonistyki z Polski, którzy znaleźli się za granicą, którzy uczą tam, co jakiś czas powinni swoją wiedzę dotyczącą języka polskiego, dotyczącą opisu języka polskiego weryfikować, uaktualniać, bo po pierwsze zmienia się sam język i co do tego chyba nie mamy wątpliwości, a po drugie zmienia się sposób opisu, sposób traktowania. My językoznawcy polscy, poloniści, wiemy o języku polskim coraz więcej.
I pewne rzeczy reinterpretujemy. Jeśli ktoś kończył studia polonistyczne w czasie, kiedy egzamin z gramatyki opisowej zadawał się na podstawie gramatyki Schobera albo Doroszewskiego, no to muszę powiedzieć, że dzisiaj są kompletnie inne czasy. To jest naprawdę, no, to przy całym szacunku dla Schobera, Doroszewskiego, Krujeńskiego i innych dziadków, to tak jakbyśmy się zatrzymali na fizyce przedniutonowskiej nieomal. I tu trzeba zadać sobie odrobinę trudu i spróbować uświadomić sobie przede wszystkim, że nie zawsze intuicja wystarcza, nie zawsze tworzy się w tej fizykę wystarcza. I powinno się troszeczkę włożyć wysiłku w to, by się dokształcić. Zwykle nauczyciele dokształcają się w zakresie literatury. Tu widzą, że idzie to do przodu, że pojawiają się nowe książki, nowe nazwiska i tak dalej, i tak dalej. To jest taka rzecz, która wciąga. Film, kultura, to wszystko nadrabiają i starają się dzisiaj dzięki internetowi bardzo łatwiej w każdym razie o to. Natomiast z językiem wydaje mi się, że jest takie głębokie przekonanie. Znam język polski, przecież to mój język i tutaj nic mnie nie może zaskoczyć. Otóż może. I nie zawsze, nawet jeżeli ja sam, jako nauczyciel, umiem powiedzieć, umiem wskazać, to jest źle, tak nie wiem, to nie umiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego. A to powinno się wiedzieć. Zwłaszcza, że, bardzo dziękuję panie profesorze, zwłaszcza, że dożyliśmy czasów, które spowodowały, że nasi uczniowie nazywani są tubylcami. To są nie znają świata bez mediów elektronicznych, bez wirtualnych historii. Grozi nam już taka jednostka chorobowa, jest diagnozowana, która nazywa się demencją cyfrową, czyli wyłączanie pewnych czynności mózgu związanych z tym, że wyręczają nas urządzenia. Jeżeli ktoś cały czas podróżuje przy użyciu GPS-a, to później nie może trafić na piechotę do miejsca, gdzie zostawił samochód. To się już zdarza. A język jednak jest tym narzędziem, które zabezpiecza nas przed pewnym zwyrodnieniem, do którego doprowadzają nas nieuniknione wykorzystania mediów elektronicznych. Pani Janna Barejko-Knaps, bardzo proszę. Tam jeszcze jest jeden mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja chciałam odnieść się do wypowiedzi pana profesora, szczególnie do tej pierwszej części. Mam wrażenie, że chyba nie możemy uogólniać takiej opinii, że w danym kraju Polacy mają kompleks polskości, bo tak trzeba to nazwać. Nie było przed tylko chyba jeden dzień urlop, może tygodniowy, ale nie spotkałam tam Polaków, natomiast tutaj spotykam koleżanki kolegów ze Szwecji. Mam wrażenie, że nie można uogólniać. Prawdopodobnie pan profesor miał z pewną grupą ludzi do czynienia. Kiedy ja w 1981 roku wyjechałam na krótko do Niemiec, chciałam tylko kursy językowe zrobić i wrócić dalej, kontynuować moje studia. Niestety stan wojenny zatrzymał mnie w Niemczech i to trwa do dzisiaj. Proszę Państwa, ale wtedy, kiedy jechałam tramwajem, słyszałam Polaków, którzy cicho szeptem gdzieś tam mówili po polsku, czasami jakieś wulgarne słowa słyszały się dokładniej, ale dzisiaj w tym samym kraju przeżywam zupełnie coś innego. W tym samym kraju młodzież ma świadomość swojej tożsamości. W tym samym kraju mam wrażenie, że zupełnie inaczej podchodzimy do naszej polskości. I to wszystko zależy od nas. Ja jako nauczyciel i metodyk w Niemczech bardzo głośno powiedziałam zawsze, jestem Polką i mam wrażenie, że dzięki temu mam duże poparcie, ponieważ nie wstydziłam się tej polskości i wręcz przeciwnie, to pokazało Niemcom, że w gruncie rzeczy Polka, która przyjechała do Niemiec, jest w stanie ten poziom językowy zdobyć, powiedzmy, taką kompetencję języka niemieckiego, która pozwoli na bardzo czynną działalność zawodową. I mam wrażenie,
poszczególnych osób jest od konspiracji. Jeżeli my jako fachowcy głośno i wyraźnie powiemy, jesteśmy Polakami, a jednocześnie nasze kompetencje zawodowe będą na bardzo dobrym poziomie, to mam wrażenie, że nie musimy się wstydzić. Nasze dzieci również nie będą wstydziły. Te dzieci, które chodzą na lekcje języka polskiego, mam wrażenie, że nabyły, że pozbyły się tego kompleksu polskości. I to są chyba tam wyszły z czasem. Także nie wiem, być może w Szwecji wiedzą, ale to może Państwo się może. To chodzi o to, żeby to, co pani powiedziała, to sposób przekazania wzorca osobowego. Wzorzec osobowy, który prezentujemy, plus i minus może budować w młodym człowieku pewną odpowiedź rozwojową. Coś albo pan odchodzę na jedno sobie króciutko. Działa mianowicie można powiedzieć, że pani pośrednio potwierdziła moją tezę, bo pani powiedziała, że dzieci, że wyzbyliśmy się kompleksu. Ja w ogóle nie użyłem słowa kompleks. Ja w Szwecji i moje dzieci też nie miały kompleksu. To nie jest kwestia naszego stosunku do polskości. Ja zawsze byłem zadowolony z tego, że jestem Polakiem i moje dzieci też są zadowolone z tego, że są Polakami. Chodzi o tę drugą stronę. O drugą stronę, o reprezentantów społeczności, której nam przychodzi żyć za granicą. I tam nie zawsze jest dobry, przychylny stosunek do naszej inności, polskości, tureckości, białoruskości i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi. Natomiast w niektórych krajach ta polskość jest postrzegana jako inność lepsza niż własna swojskość, to się zdarza, a w innych jest postrzegana przez część społeczeństwa, ja nie mówię, że przez całą, przez ulicę, czasami przez media, bardzo często przez media. Ja nie mówię, że każde moje słowo w Szwecji wypowiedziane publicznie po polsku budziło natychmiast od razu. No nie, no przecież to kompletnie nieporozumienie. Natomiast jeśli w mediach w 90-tych latach pojawiała się informacja szwedzkich oficjalnych o Polsce, to 99% tych informacji to były negatywne informacje. Panie, dość emocjonujący temat, pewnie bardzo szeroki, ale chciałem, korzystając, że jeszcze trochę mamy czasu, zadać jednak to pytanie, też bardzo szerokie i też bardzo trudne, ale konieczne do zadawania sobie często. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć liczbę uczniów? Co możemy zrobić, żeby mocniej zmotywować, żeby wzmocnić świadomość rodziców o konieczności korzystania z polskiej edukacji? Co my, jako nauczyciele, jako metodycy, jako teoretycy, to też decydenci, urzędnicy, możemy w tym kierunku zrobić? Państwa zdanie. Pani Agnieszka. Mi się wydaje, że przede wszystkim potrzebna by była bardzo szeroko zakrojona akcja informacyjna, przynajmniej w Irlandii, bo ja mam ze swojego podwórka. Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się z panem profesorem, jeżeli chodzi o sytuację w Irlandii, bo tam naprawdę jest proces wynaradawiania, który tak naprawdę no, nie powoduje tutaj przerażenia w Polsce. Te 15 tysięcy polskich dzieci to są młodzi obywatele, których Polska traci tak naprawdę. I tam naprawdę przydałaby się taka potężna kampania informacyjna promująca polskość, to, że warto być Polakiem, że dobrze być dwujęzyczną osobą i wszelkie pozytywy wynikające z tego, że jest dość dwujęzyczny i dwukulturowy, to na pewno. Plus jakaś spójna polityka państwa polskiego wobec no właśnie takiej ogromnej liczby dzieci przebywających akurat w tym kraju, bo w tej chwili to niestety tego nie ma. Ja wejdę w słowo, mam takie bardzo osobiste doświadczenie, w tej chwili ono mnie bardzo mocno dotyka, bo człowiek w pewnym wieku zaczyna wracać do spraw fundamentalnych. Moja siostra przedewszystkim, mieszkająca w Szwecji, wychowała swoją córkę bez łączności z kontaktem, bez łączności z Polską, bez łączności z kulturą. I mamy w tej chwili żadnych kontaktów. Straciliśmy ważną część rodziny. Ta rodzina już jest poza naszą orbitą. My już nie możemy się spotkać. Bariera językowa jest tak duża, że absolutnie wszelkie kontakty rodzinne zostały zatrzymane i umarły. I to jest strasznie smutne. To jest
dramat z jednej strony nas, rodziny w Polsce, a z drugiej strony dramat tej osoby, która gubi się ze swoją tożsamością. Może nie jest tylko świadoma, ale w sensie psychologicznym, w sensie rozwojowym. W pewnym wieku, za 20, 30, 40 lat, stanie przed faktem pytanie, kim ja jestem, skąd ja jestem, gdzie są moje korzenie. W takim wieku jak ja, takie pytanie zadaje się często. Jeśli mogę. To jest też jeden z argumentów, którego używają rodzice, przyzywając dzieci. Oni wiedzą o tym zaburzeniu mocy w języku i też mówią, a co za chwilę to dziecko, ja będę miał kontakt. Nawet jeśli znam ten język niemiecki, to jest język często taki nauki kariery oficjalnej. Język polski zostaje zawsze językiem emocji. Jak rozmawiamy nawet ze starszymi, z rodzicami, ze starszymi uczniami, oni świetnie mówią, oni są dwujęzyczni, wielojęzyczni, nie ma żadnego problemu. Ale to, że na przykład emocje, uczucia wolą wyrazić po polsku. Tak jak modlitwa. Tak jak modlitwa, bo to jest ten język emocji. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, jak pracują szkoły, jak pracują nauczyciele, bo to jest też taki probierz dla rodziców, że warto tam dziecko posłać, że dzieje się tam coś ciekawego, że to nie jest tylko spędzenie popołudnia na niczym i nudzenie się, dlatego wszystkie otwarte imprezy integracyjne, współpraca z różnymi instytucjami, to właśnie media, które o tym mówią, powodują, że wie się, że ta szkoła, czy te szkoły są i że warto tam pójść, tak, ten prestiż taki też społeczny, bo moje dziecko jednak do tej szkoły chodzi, a swoje nie, prawda? Ale tu z kolei ogromne wyzwanie dla nauczycieli. Przedstawienia korzyści rodzicom. Tak, zrozumieć i doświadczyć ze strony szkoły, jakie może uzyskać korzyści. Tak. I tu jest potrzebna pewna kampania, pewien proces uczenia rodziców, pewien andragogiczny proces uczenia rodziców. I musi mieć możliwość podzielenia się swoimi obawami, na przykład, żeby mu wytłumaczyć, że jednak nie zaszkodzi ten język polski. Że tu nie musi mieć obaw. No ale dlatego nauczyciel, który na pewno nie jest tylko tym, który stanie przy tablicy od dzwonka do dzwonka, proszę, dzwonku zwykle nie ma i czasu też jest zawsze na to za mało, ale nauczyciel taki przewodnik, trochę mentor, trochę przyjaciel zarazem i autorytet też. Ogromne wyzwania właśnie do tego doskonalenia, bo rzeczywiście mamy w naszych szkołach jest ten obowiązek posiadania wszelkich kwalifikacji, dodatkowych kursów przygotowujących do pracy za granicą. Ale to jest bardzo słuszne, że nauczyciele przygotowani merytorycznie świetnie muszą jeszcze wiedzieć, w jakim środowisku będą pracować. Każdy kraj jest inaczej, jak jest poczynić nasz ten język obcy, bo to jest kwestia interferencji i powiedzenia ci, ty pochodzisz w moim języku polskim, bo sobie tłumaczy, bo nakładasz kartę niemiecką na przykład. Nie rób tylko mowa, bo zastąp to czymś, prawda? Stąd doskonalenie, za doskonalenie pewnie nadzór pedagogiczny, kwestia obserwacji, jak to wszystko się odbywa, kwestia ewaluacji, czyli ogromne pole działania. No my to prowadzimy zgodnie, także mamy i kontrolę zarządzą, i nadzór pedagogiczny, i wszystkie zadania, ale konieczne, żeby nie osiąść na laurach i samo zacząć się, że tak pięknie mówimy po polsku. Pani Widana. Krótko do tego, co pani Agnieszka powiedziała, jak najbardziej silna akcja informująca o wartości nauczania języka ojczystego i w ogóle o naszych szkołach, wszystko jedno, czy to misja katolicka, czy organizacja polonijna, czy szkoła poprzednia, jest konieczna. Dlatego życzyłabym sobie, aby Telewizja Polska nadawała właśnie programy, które mówią o tym. Przedstawiły wyniki z takich kongresów, jak właśnie w ostatnim okresie z ZOST, gdzie my spotykamy się nauczyciele, fachowcy, prawda, my wszystko wiemy i dla nas argumentów więcej nie potrzeba, aczkolwiek jest to bardzo interesujące, że taka wymiana zawodowa. Mieli jednak rodzice, nie mają zielonego pojęcia, nie posyłają swoich dzieci na lekcje, bowiem boją się, że dziecko nabędzie akcentu języka polskiego, w języku niemieckim, a więc to dziecko nie ma być zauważalne. I tu właściwie szkolenie dla rodziców powinno być. I tu w Niemczech mamy w tej chwili, jestem pracownikiem BZX Regierungen, to jest taka instytucja właściwie nadrzędna, można porównać to do kuratorium landowego, gdzie prowadzimy zajęcia, szkolenie dla nauczycieli wszystkich języków, 30 języków mamy, ale też dla rodziców.
seminarium dla rodziców, gdzie rodzice dowiadują się tego, o czym my oczywiście wiemy, o procesie rozwoju pod wpływem wielojęzyczności. Jeżeli mama i tata dowiedzą się, że od początku, jeżeli ojciec jest Niemcem, niech mówi po niemiecku od początku, a mama nie łamaną mężczyzną, niech kontynuuje ten język polski po to, aby dziecko miało naturalne przyswojenie właśnie tych ciągów fonicznych. I jeżeli my to będziemy promować z punktu naukowego dla rodziców, nie tylko zachęcamy, bo to piękne, bo to ważne, bo to tożsamość, ale również z tego punktu jako rozwój dziecka, jako pozytywny wpływ na rozwój dziecka, to mam wrażenie, że już dużo uzyskamy. Rola nauczyciela ogromna, rola lidera, przywódcy dla rodziców, objaśniająca zmieniający się świat. Rodzice tego nie wiedzą, nie muszą tego wiedzieć, żyją w innym świecie. Naszą rolą jest to im tłumaczyć, pokazywać, jak cenny i ważny jest ten rozwój w kulturze polskiej. Pan profesor Śliwerski, profesor Śliwerski na swoim blogu napisał taki bardzo niepokojący, alarmistyczny tekst o tym, że szkoła, która funkcjonuje w Polsce, zamienia się w kursy przygotowawcze do egzaminów zewnętrznych. I to jest problem, który też chcielibyśmy Państwa bardzo, na którym chcielibyśmy Państwa uczuć, żebyście nie poszli tą drogą. Żebyście nie standaryzowali tak bardzo na zasadzie egzaminów zewnętrznych, a właśnie poszli w głąb do rodzin, do rodziców, do środowiska, do miejscowych mediów, żeby nauczycieli wzmacniać tej roli przywódczej, liderskiej. Pan Marek Janowski. Minutka. Wspomnieli Państwo tutaj o tej roli szkoły w nauczaniu rodziców i takie warsztaty odbyły się właśnie w Szkole Publiczno-Ojczystej w zeszłym roku szkolnym. Wielu rodziców zachwytem do tego się odnosło, powiedzieli, oczywiście nie chodziło o aspekty związane z dwujęzycznością czy wielojęzycznością, bo to jest na Litwie rzeczą oczywistą, ale w lepszym rozumieniu emocji, jakie wypływają ze szkoły wobec ucznia. I jakie te zadania są jeszcze dla szkoły, jak chodzi o przyciągnięcie szkoły? Ja też mam zajęcia z uczniami, którzy chodzą do szkół niepolskich, szkoły uznających. Przede wszystkim to powiedziała pani Hanna, że tą efektywność można osiągnąć przez efektowność. To jest jakby droga. Atrakcyjność metodyczna. Ja wejdę słowo, bo często mówię, że jak wędkarz idzie na ryby, to bierze taką przynętę, która smakuje rybie, a nie wędkarzowi. W Polsce cały czas funkcjonuje tak, że przynęty się dobiera do smaku wędkarza, a nie ryby. Wreszcie musimy popatrzeć na szkołę z perspektywy dziecka, ucznia. Oczywiście krzywdziłbym system, który mówił, że nic się nie zmienia, bo te zmiany zachodzą, ale chciałoby się szybciej. Tak, bo ta efektowność jest ważna, żeby nie było tak jak pan profesor pewnie zjawiska, że ktoś powie, aha, jestem Polakiem, to znam język polski, tak? Tu się okazuje, żeby się zagłębiać w tej kulturze, potrzebna jest jednak efektowność, która daje efektywność w dalszym już procesie. Zwłaszcza, że dziecko nie jest objęte obowiązkiem szkolnym, prawda? Proszę Państwa, pan profesor, jeszcze każdy z Państwa po minucie, jeżeli chcecie na podsumowanie Państwo, na jakąś puentę do naszej dyskusji. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, mianowicie tutaj wyraźnie widać jeszcze jedno zróżnicowanie w tych sytuacjach w poszczególnych krajach. Mianowicie sytuacja irlandzka jest wyraźnie inna, jak mi się wydaje, dlatego że tam stanowią większość młodzi emigranci, którzy pojechali w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czy dwudziestu paru co najwyżej, lat wyjechali. Większość z tych młodych ludzi, którzy wyjeżdżali z Polski, śmiem twierdzić, że wyjeżdżało tylko na chwilę. I bardzo prawdopodobne, że wielu z tych ludzi będzie chciało wrócić. Mimo wszystko, mimo że już są i tak dłużej niż zamierzali. I trzeba myśleć o szkole dla ich dzieci takiej, która umożliwi im powrót do polskiego systemu oświatowego, do polskiej rzeczywistości, tak, żeby te dzieci radziły sobie w Polsce, mogły poradzić sobie w Polsce,
momencie, kiedy rodzice zdecydują, że jednak wracamy, a to jest bardzo prawdopodobne, coraz prawdopodobniejsze, bo tych powrotów, zwłaszcza tej nowej, młodej emigracji, jest stosunkowo dużo, a sytuacja starej emigracji, taki zasiedziały, już jest jednak radykalnie inna. Większość dzieci, które urodziły się na przykład w Niemczech, choć nie wiem, ale wydaje mi się, no dużo w każdym razie, większy odsetek niż w Irlandii na pewno, to są dzieci, które prawdopodobnie nie wrócą i ich rodzice nie wrócą, bo już mieszkają czasem to jest drugie, trzecie pokolenie, jak sądzę, prawda? I no, nie wspomniałem już o Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze jest ta sytuacja i tam no, myślę, że znakomity odsetek dzieci chodzących do szkół w Chicago, prawdopodobieństwo, że myślały o powrocie do Polski jest przyzerowe. To są zupełnie różne sytuacje i trzeba do tego również dostosowywać postępowanie i typ szkół. Zapraszam. To już tak płynne. Proszę Państwa, więc ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na ten punkt, o którym mówiłam w swoim referacie. Dialog kulturowy. Dialog kulturowy właśnie z osobami, które są fachowcami w naszym zawodzie, ale z danego kraju. My musimy mieć również wymiany. Nie możemy mieć separacji. My musimy szukać, nawiązywać kontaktu i pokazywać to, czego dokonaliśmy, to jest bardzo ważne. A dzięki temu również nauka niemiecka będzie propagowała nasze lekcje języka polskiego. Jeżeli pokażemy jakość naszej pracy, to jest bardzo istotne. Władze oświatowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby również zajęły się tą promocją. Ponadto chciałam zwrócić uwagę na bardzo ważny punkt. Pan profesor mówił o szkoleniach. Ja jestem zachwycona 15-letnią pracą Polonijnego Centrum Lubelskiego i chciałam Państwu jeszcze bardzo serdecznie podziękować za to, bo 15 lat pomogliście Pani nam w przygotowaniu lekcji metodami alternatywnymi i mamy wrażenie, że to niektóry Niemiec może się dużo od nas nauczyć. Dlatego też te lekcje tylko i wyłącznie, jeśli będą atrakcyjne, to będą przyciągały naszą młodzież polską, ponieważ to są lekcje popołudniami, po szkole i jest masę innych ciekawych form spędzania czasu wolnego. Ale co dla mnie najważniejsze jest, musimy mieć dofinansowanie. Dofinansowanie na szkolenie i dofinansowanie na podróże do Polski. To nie jest prawda, że dzieci zostaną w Niemczech. Przyjechawszy do Warszawy, moi uczniowie powiedzieli, tu spędzę moją przyszłość. A więc pokażmy te miasta, które są naprawdę warte pokazania, bo dziecko przyjechało z wioski spod Opola i jedzie do babci, prawda, i spędza ten okres wakacji u babci, a więc dla niego Polska to wioska pod Opolem. Gdybyśmy mieli dofinansowanie większe na pokazanie tej pięknej Polski, Krakowa, Warszawy, z całą pewnością mówię, że z wielką chęcią wróciła tutaj, może przyjechała do Polski. Dlatego moja wielka prośba do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym roku po raz pierwszy nie otrzymać się pieniędzy na dofinansowanie szkoleń. Bardzo Państwa proszę przemyśleć o decyzję. A potem w tej chwili właśnie jest wycieczka uczniów naszej szkoły w Warszawie, wędrują szlakiem Kurajana III Sobieskiego, pozdrawiają wszystkich Państwa. Króciutko, jeśli myślimy o naszej szkole, to myślimy o tym, że ciągle jesteśmy w takim procesie doskonalenia się i staramy się być taką organizacją szkołą uczącą się i rozwijającą, szukającą kolejnych rozwiązań. I chyba idącą w kierunku szkoły jako centrum kultury, centrum polskości, centrum metodycznego i takiego miejsca, gdzie każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego i czegoś się nauczyć. Uczeń, rodzic, nauczyciel, gość, przyjaciel. Jako błędę, jeśli Państwo pozwolą, skrótowo przeczytam wypowiedź jednej absolwentki. Wcale nie była to uczennica piątkowa, ale tutaj tak pisze, napisała do mnie tak. Do polskiej szkoły w wieku czerpałam od klasy zerowej do klasy maturalnej. Na początku była to wspaniała zabawa, dzięki której miałam okazję poznać polskie obyczaje, zwyczaje, tradycje. Polska szkoła pozostawiła trwały ślad w postaci szerokiego grona przyjaciół czy znajomych. To jest też bardzo ważne, prawda? Budowanie relacji rówieśniczych. Poprzez lata nauki zdobyłam wiedzę o Polsce. Polska literatura wzbudziła we mnie taką fascynację, że postanowiłam dodatkowo studiować
poznać polonistykę, aby pogłębić moją znajomość polskich twórców i stworzonych przez nich dzieł. Nauka w polskiej szkole daje ogromne możliwości, również zawodowe. Biegła znajomość dodatkowego języka, łatwiejsza możliwość podjęcia pracy w Polsce lub podjęcia własnej działalności. Dzięki nauce w polskiej szkole miałam możliwość poszerzyć zakres mojego wykształcenia i naprawdę poczuć się Polką, po prostu zabłysnąć się polskością. Ja życzę tego wszystkim Państwu, sobie, żebyście nasi uczniowie zabłysnęli się, ale w takim mądrym, pozytywnym, nowoczesnym. Rozkochani się. Mnie na zakończenie przypomniała się taka myśl napisana przez panią Marzenę Żylińską, pedagoga, neuropedagoga, który zgłębia dwie dziedziny i łączy dwie dziedziny, neuropedagogikę z dydaktyką języka obcego. Pani Marzena Żylińska w swoim mocno witali. W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszą młodzież, jak będzie wyglądała przyszłość. Ja życzę Państwu, żeby to mocno się przestało sprawdzać, żebyśmy wyszli z tego zaklętego kręgu modelów, które troszkę się już nie sprawdzają, żebyśmy poszukiwali nowych, atrakcyjnych, ciekawych rozwiązań metodycznych, które pozwolą zachłysnąć się dzieciom, młodzieży, językiem i kulturą polską. My się interesujemy dziedzinami różnymi, nie dlatego, że te dziedziny nas fascynują, tylko fascynują nas ludzie, którzy przybliżają nam ten świat. I życzę Państwu, żebyście jak najmocniej fascynowali swoich uczniów. Bardzo dziękuję naszym... O, jeszcze Pani Agnieszka, bardzo proszę. Ja tylko chciałam bardzo podziękować serdecznie z tego miejsca organizatorowi tego spotkania w Wspólnocie Polskiej i Panu Bonisławskiemu za coroczne organizowanie tego zjazdu, bo jest to naprawdę bardzo... Pedagogizacja rodziców w Irlandii, naprawdę przede wszystkim potężna kampania informacyjna oraz nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie edukacji polonijnej, naprawdę bardzo, bardzo konieczna, potrzebna i bardzo na to czekamy. Dziękuję bardzo. 10 sekund. Ja to mam się delegowałem przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że jeśli czasem nie można zabrać dzieci do Polski, to może przyjechać ktoś z Polski do nich i w ten sposób też będzie to bardzo ciekawa promocja kraju i jego najlepszych współczesnych aspektów, a jednocześnie wspaniała przygoda dla nauczyciela profesjonalnego, wielokrotnego doświadczenia. Bardzo Państwu dziękuję. Pani, jeszcze Pani. Bardzo proszę. Chciałam jeszcze tak krótko powiedzieć, że właśnie dzięki projektom, które dzielimy w naszych szkołach społecznych, ponieważ ich mamy polskie szkoły społeczne, mamy wrześniu, Karolowiczem i Krewnie, uczymy dzieci narodowości, tożsamości i dzięki właśnie starciu również wspólnoty polskiej, dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Oświaty właśnie możemy to realizować i dzięki naszym nauczycielom pracującym na terenie Białorusi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję naszym dyskutantom. Pani Milianna Barejko-Knop, dziękuję serdecznie. Pani Marek-Marszy, dziękuję bardzo. Anika Grosola, Helena Kubowska, Marika Grosola, serdecznie Państwu dziękuję za dyskusję. Zapraszam Państwa na przewidzianą w programie przerwę. Dziękuję bardzo. Ważną, istotną z punktu widzenia celów, jakie nakreśliliśmy przed tym zjazdem, tym spotkaniem. Przywitam oficjalnie pana ministra Macieja Jakubowskiego, którego wielokrotnie wczoraj wspominaliśmy na uroczystym rozpoczęciu. Jest dzisiaj z nami, jest od wczoraj. Witamy serdecznie, panie ministrze. A czekałem do tego momentu, żeby panu ministrowi oraz paniom, które na co dzień w sposób bardzo praktyczny realizują politykę wsparcia oświaty polskiej poza granicami kraju w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podziękować za tę obecność. Wczoraj
przekazywaliśmy stosowne certyfikaty, które wiem, że dotarły do pana ministra, ale dzisiaj chciałem jeszcze w imieniu swoim, ale również przedstawicieli samorządu terytorialnego przekazać na pamiątkę wydanie, okazjonalne wydanie sentencji i aforyzmów Ignacego Krasickiego, który jako biskup warmiński w Lidzbarku Warmińskim spisywał je nieco wcześniej, też pewnie zastanawiając się nad tym, co zrobić, żeby było lepiej. Bardzo proszę, panie ministrze, przyjąć takie pamiątkowe pytanie. Bardzo proszę również panu dyrektorowi. Panie dyrektorze i oczywiście pani Mierzeli, która... Szanowni Państwo, jest z nami ksiądz dyrektor Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, który jest już po raz drugi razem z nami, prosił o możliwość krótkiego zabrania głosu z intencją przekazania ważnych słów, ważnych informacji. Bardzo proszę, księże dyrektorze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wczorajszą wspólną naszą piękną modlitwę w Wieczwałcie, w sanktuarium. Jednocześnie otrzymałem SMS-a i szczególne, piękne i serdeczne pozdrowienie od księdza biskupa Wiesława Lechowicza, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem do spraw polskiej emigracji, który akurat przebywa na pielgrzymce Polaków w Lourdes z Polonią francuską. Prosiłby wszystkich uczestników, którzy przybyli, a tak pięknie współpracują z duszpasterzami polonijnymi na całym świecie, a blisko 2,5 tysiąca polskich duszpasterzy posługuje Polakom i Polonii w ponad 60 krajach świata, wyrazić serdeczne podziękowanie za piękną współpracę, za tą linię frontu, którą jesteście bezpośrednio wraz z duszpasterzami w wielu krajach dla dobra polskich dzieci i Polaków mieszkających w różnych zakątkach świata. Przekazuję to, co prosił, z całego serca i życzę dalszych pięknych, owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Prosiła o zabranie głosu pani prezes Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Stanach Zjednoczonych. Bardzo proszę, pani prezes. Dziękowaliśmy wszystkim organizacjom i dziękowaliśmy wspólnocie polskiej, a dzisiaj myślę w imieniu koleżanek ze Stanów Zjednoczonych chcieliśmy podziękować panu za organizację tych zjazdów, bo ktoś kiedyś mądrze powiedział, jeżeli dajesz serce swoje, otrzymasz od wszystkich to, co dajesz ty. I my w imieniu wspólnoty amerykańskiej nauczycieli polonijnych chcemy podziękować panu takim symbolicznym zegarkiem, żeby pan pamiętał, że w tym roku też była grupa nauczycieli amerykańskich, że jesteśmy zawsze wdzięczni panu za to, co pan robi. No i oczywiście liczymy na obecność pana u nas w maju na zjeździe w Stanach Zjednoczonych. Bardzo. To dla mnie bardzo miłe. Ja tylko pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że podobnie jak mówił pan Zdzisław Hoffman, ta przynęta, którą Stowarzyszenie Wspólnota Polska dzięki środkom finansowym państwa polskiego przekazuje do nauczycieli, do szkół polskich poza granicami kraju, to jest przynęta, która smakuje rybom, a nie tym, którzy ją niosą. Staram się, żeby tak było. Jeżeli tak jest, jestem szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Zapraszam, szanowni państwo, do kolejnego porządku naszego spotkania. Gospodarzem tej sesji będzie pan prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, pan Jacek Jurkowski. Kongres Oświaty Polonijnej to organizacja, która powstała oddolnie. Rok temu zwróciły się do Stowarzyszenia Wspólnota Polska liczne organizacje polonijne, oświatowe z całego świata, żeby wesprzeć proces scalania w
federacyjną organizację tego, co jest dobrem polskich nauczycieli w różnych krajach. Udało się, powołany został Kongres Oświaty Polonijnej na spotkaniu w Pułtusku. W wyborach został wyłoniony zarząd, prezydium, rada. Na czele tych wszystkich oczywiście instytucji stosownie do statutu stoją władze. Jednym z przedstawicieli tych władz jest pan Jacek Jurkowski ze Szwecji, który wydaje się naturalnym gospodarzem sesji, która ma pozwolić odpowiedzieć na pytanie, jakie dalsze losy oświaty polonijnej, jaki docelowy model wsparcia państwa polskiego, jakie oczekiwania, jakie propozycje. Bardzo proszę, panie prezydencie, o gospodarowanie tą częścią naszego spotkania. Doszły mnie słuchy po wczorajszym moim wystąpieniu powitalnym w Filharmonii, że mówiłem za szybko, mówiłem bardzo niewyraźnie. Dzisiaj nie będę popełniał tych błędów, będę mówił wyraźnie, powoli, nie zabierając zbyt wiele czasu z naszej debaty, która jest dużo ważniejsza od moich słów. Mało tego, będę czytał, mili państwo, dlatego, bo to, co przeczytam, jest przekazem od Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej. W związku z tym wybaczą państwo, ale nakładam okulary i przechodzę do... Szanowni państwo, przyznam, że poza przyjemnością prowadzenia tej sesji panelowej odczuwam swego rodzaju niepokój towarzyszący mi zazwyczaj w sytuacjach podobnych do tych, kiedy na moim rowerze wybieram się w nieznany teren. Mówię o tym, że wtedy martwię się najczęściej, czy nie złapię gumy, czy płyn nie wycieknie z tłoczków hamulcowych i te nie chwycą na zjeździe z góry i czy dojadę do celu. Jest to dziwne, ponieważ kiedy jak kiedy, ale dzisiaj nie powinien on mnie prześladować. Jestem pewien, że gumy dzisiaj nie złapię. Mogą ewentualnie zawieść hamulce, ale to jest do opanowania, bo dziś może być tylko pod górkę. A co do jechania do celu, to pewien jestem, że dzisiaj właśnie uda mi się to, bo nie jestem sam. Widać, jest to zwykła trema. Nie przygotowałem żadnego ambitnego elaboratu, bo wiem, że państwo wszyscy znacie opracowania ekspertów traktujące o potrzebach zmian w systemie nauczania polonijnego. Mój byłby jedynie próbą zebrania ich w listę ważnych i ważniejszych kroków, które należy przedsięwziąć. Szkoda na to czasu, bo jak mniemam, przemawiają do nas postulaty autorytetów i to na nich, jeśli zaistnieje potrzeba, będziemy się opierali w trakcie naszej dyskusji. Mam na myśli takie dokumenty jak Deklaracja Krakowska z 2011 roku, Uchwała Polskiej Akademii Umiejętności z 2010 roku oraz Program Wsparcia Młodej Diaspory z Kongresu Polonistyki Zagranicznej z 2012 roku. Za chwilę przejdziemy do rozmowy o tym, jak ma wyglądać nasze zabranie się do pracy i ustalenia, kto ma się czym zająć, byśmy mogli wyjść z impasu i jakie stworzymy sobie ramy czasowe na wypracowanie modelu konkretnych, nowoczesnych i systemowych rozwiązań zmierzających do usprawnienia oświaty polskojęzycznej. Zanim jednak to nastąpi, pozwólcie mi państwo na kilka refleksji, gorzkich refleksji, bo do przekazania tychże zostałem zobowiązany przez Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej. Pani Agnieszka Grochola pokazała nam na jednym ze swoich obrazków, jak sytuacja przedstawia się w Irlandii. Użyła może części z moich argumentów, ale powtarzanie nie jest niczym złym. Może się powtórzyć coś i w moim tekście z tego, co pani Agnieszka mówiła. Zakładając COP latem ubiegłego roku, przedstawiciele polonijnych środowisk edukacyjnych z całego świata zrobili to w nadziei, iż cały szereg od lat dyskutowanych, acz nierozwiązanych problemów wreszcie zostanie wyartykułowany jednym wspólnym głosem i że tego rząd Rzeczpospolitej nie będzie mógł bagatelizować. I inaczej, że będziemy postrzegani jako grono ludzi z doświadczeniem, pomysłami i przede wszystkim chęcią do pracy. Nasze próby nawiązania dialogu z rządem skończyły się jednak niepowodzeniem. Poza Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, które od początku widziało głębszy sens w fakcie powołania do życia naszej organizacji i postrzegało w nas partnera, jedynie grono ekspertów przy Polskiej Akademii Umiejętności w raporcie z 2012 roku wyraziło zrozumienie dla naszych idei i sugerowało władzom polskim współpracę z nami. Przez rok porażała nas, to znaczy mówię o COP-ie,
ogłuszająca cisza ze strony obu ministerstw. Nie udało nam się pojąć tejże ciszy. Zastanawiała nas obojętność władz w Polsce na i budziła uzasadnioną obawę o to, że nie zależy im na współpracy. Naszym zdaniem nie ma niczego, co usprawiedliwia opieszałość w działaniach obu resortów. Cisza i brak jakichkolwiek sygnałów świadczących o tym, że jest plan działania oraz brak dialogu z przedstawicielami diaspory doprowadziły do rozbicia środowiska nauczycieli, tych nachanie spojrzeć chce we SPEK-ach, czyli szkolnych punktach konsultacyjnych i tych ze szkół społecznych. Przybierały na intensywności niesprawiedliwe i krzywdzące oskarżenia, zarzuty niekompetencji i partykularyzmu. Wszystko to jest efektem nic nie robienia i dowodem na lekceważenie i nas, i oświaty polonijnej. Na dodatek wszystkie te dzieci, do których nie ma miejsca w pękających w szwach szkołach społecznych, tych, do których notabene uczęszcza przeważająca część sprzywających za granicy polskich dzieci, nadal są poza systemem oświaty polonijnej. Wieloletnie to i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcanie kadry pedagogicznej i podniesienie jakości nauczania w szkolnych punktach konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją. Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Każde dziecko polskie powinno być traktowane dobrze. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz nauczyciele polscy i polonijni są przecież ambasadorami Polski. Wszelkie formy nauczania języka polskiego powinny być wspierane w równym stopniu, a nauczyciele doceniani za swoją ciężką pracę. To szkoły polonijne i lekcje prowadzone przez nas, nauczycieli polonijnych, stanowią ogniwo łączące polskie dziecko na emigracji z krajem. To my jesteśmy w mocy rozbudzić w nim uczucia patriotyczne i sprawić, by zdecydowało się na utrzymanie kontaktu z Polską, a może i na powrót. To my budujemy wizerunek Polski i Polaków w krajach zamieszkania, podejmując różne aktywności na rzecz integracji. Dlaczego nasza praca, która pełni kluczową rolę dla przyszłości Polski i Polaków, jest przez rząd niedoceniana? Od lat prosimy o uregulowanie spraw statusu nauczyciela polonijnego, bez skutku. Na własną rękę i na oczach przedstawicieli MEL w grudniu 2012 roku w Warszawie na konferencji, która zamykała projekt Włącz Polskę, podjęliśmy próbę przekonania koleżanek i kolegów ze szkolnych punktów konsultacyjnych, że naszym zamiarem nie jest dzielenie środowiska, wręcz przeciwnie, że zależy nam na jego konsolidowaniu. Reakcja zgromadzonych tam uczestników była przejawem radości, że wreszcie nastąpi przełom. Założenie czy zaproszenie do rozmów zostało przyjęte przez naszych kolegów, koleżanki i kolegów ze SPEK-ów, ale nie doszło jednak do nich, ponieważ poziom podejrzliwości ze strony tychże osiągnął zenit. MEN nie ruszył palcem wtedy, by wykorzystując dogodną sytuację, zaprosić nas wszystkich do stołu i w ten sposób rozpocząć proces przemian. Petycja wniesiona w sprawie dyskryminacji polskich dzieci przez system dofinansowania oświaty poza granicami Polski, podpisana przez 1109 osób, reprezentantów środowisk polonijnych, została całkowicie zignorowana. Pytamy dlaczego. Podkreślamy, że nie widzimy efektów pracy Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, że nie odczuwamy tempa powstawania rad konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i że nie rozumiemy, czym mają się zajmować one, a tam, gdzie zaistniały, zdają się być ciałem o nieokreślonej strukturze, funkcji i celach. Nie akceptujemy milczenia i braku konkretnych rozwiązań ze strony rządu. Nie godzimy się na dalsze ignorowanie naszego głosu przez rząd i liczymy naturalnie na podjęcie przez tenże natychmiastowych działań w celu naprawienia tej patologicznej i krzywdzącej sytuacji. To tak gwoli wstępu do panelu. Chciałem zaprosić pana ministra Jakubowskiego, panią Dorotę Barys, panią Beatę Pietrzyk. Kogo przepraszam? Panią Jannę oczywiście też zapraszamy. Brakuje nam w związku z tym krzesła do organizatorów. Chciałbym... Nie, bo tam... No ja mogę chodzić, dobrze. I chciałbym zaprosić również dla wsparcia moralnego, ale merytorycznego, również moją panią skarbnik z KOP-u, panią Martę Szutkowską-Kiszkiel. Bardzo proszę.
I w międzyczasie Państwo będą się usadawiali na scenie. Chciałem powiedzieć również, że koncepcja albo wizja tejże debaty, myślę sobie, powinna wyglądać tak, że mamy gremium ekspertów, którzy rozumiem będą potrafili nam odpowiadać na pytanie zasadnicze. Natomiast chciałbym bardzo, żebyście Państwo, Wy włączyli się do tej debaty. Mam nadzieję również i przestrzegam przed długimi wypowiedziami, bo do takich nie dopuszczę, mamy za mało czasu, czas nam skrócono o 10 minut, ale rzeczowe pytania, komentarze, sugestie będą mile widziane. I w ten sposób zaczynamy. Czy pytanie zasadnicze nasze jest KOPU jako reprezentacji środowisk polonijnych, przede wszystkim mówię szkół społecznych, ale w nadziei, że i SPEKi się z nami w którymś momencie do nas się przyłączą, chciałbym zapytać, czy Państwo siedzący z nami tutaj mogliby nam dać, czy udzielić informacji na temat stanu, aktualnego stanu, wizji, no to wizji zawartych w planie programu współpracy Polonii z ubiegłego roku. To jest bardzo istotne. Mówimy o projekcie, czy zamyśle uspołeczniania szkolnych punktów konsultacyjnych. Czy od tego moglibyśmy zacząć? To są wszystkie trzy mikrofony. Dobrze, dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Chciałbym przedstawić w kilku punktach sposób patrzenia na te problemy Ministerstwa Edukacji Narodowej i też zaprosić Państwa do dialogu, który opierać się będzie o zrozumienie swoich potrzeb, ale także zrozumienie uwarunkowań, które w pewnym stopniu ograniczają nasze działania, a także wyznaczają możliwe kierunki. Po pierwsze, chciałbym podkreślić, że to wsparcie dla oświaty polonijnej nie maleje. Ono rośnie, może nieznacznie, może chcielibyśmy, żeby rosło bardziej. I myślę, że tutaj, tak jak wszyscy tutaj siedzimy, chcielibyśmy, żeby zarówno pieniędzy, jak i różnych form wspierania było jeszcze więcej. Ale nie jest prawdą, że to wsparcie jest ograniczane, choć często takie poglądy są rozpowszechniane. I dotyczy ono nie tylko, mówię tutaj o szkolnych punktach konsultacyjnych, ale także o oświacie polonijnej, która chociażby korzysta z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z konkursów grantowych. Myślę, że są tak naprawdę dwa podstawowe pytania, jeżeli chodzi o ogólne wsparcie, szczególnie pod względem finansowym. Pierwsze pytanie to jest, jak racjonalnie wydatkować to, co już mamy, jak te środki, które teraz mamy w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także kilku innych ministerstw zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w wsparcie oświaty polonijnej, chociażby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I także zastanowić się, jak możemy razem działać, żeby pozyskiwać dodatkowe środki, które moglibyśmy przeznaczać na wsparcie oświaty polonijnej. Oczywiście zacząłem od tego, że to wsparcie nie maleje, tylko rośnie, ale mamy pełną świadomość, że ten wzrost nie jest tak duży, jaki jest tak naprawdę potrzebny ze względu na olbrzymie potrzeby i te potrzeby także rosnące w ostatnich latach. I mamy tutaj pełną świadomość, że te potrzeby są olbrzymie i że potrzebujemy znacznie więcej środków. Jednak zastanówmy się, jak te dostępne środki, które teraz mamy, lepiej wydatkować. Tutaj my podkreślamy, i to jest jak nasze oficjalne stanowisko, że nie będziemy dążyć do uspołecznienia szkolnych punktów konsultacyjnych tej oświaty, tego systemu, który przez lata zbudowano, całościowo. Będziemy się zastanawiać, jak efektywniej te środki, które tam są, wydatkować, ale w wielu przypadkach wydaje nam się bezzasadne, żeby podejmować działania w punktach, gdzie ta oświata
Polonina rzeczywiście dobrze funkcjonuje, obejmuje większość uczniów, którzy są chętni i te wsparcie tam już istnieje. Raczej trzeba się zastanawiać, gdzie, jakie istnieją efektywniejsze sposoby organizacji oświaty polonijnej w niektórych miejscach. Nie myśleć o tym problemie całościowo, bo myślę, że takim największym problemem w myśleniu o świecie polonijnym jest to, że wygląda na bardzo różnie w różnych krajach. Zupełnie inna sytuacja jest chociażby w Irlandii, zupełnie inna sytuacja jest we Francji, zupełnie inna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, czy na placówkach dyplomatycznych, gdzie tak naprawdę innej możliwości niż nauka w szkolnym punkcie konsultacyjnym po prostu nie ma i nie będzie, bo takie są warunki. Także tutaj nie możemy, myślę, że takie hasło, które kiedyś padło, uspołecznienia po prostu oświaty, społecznych punktów konsultacyjnych wszystkich razem jest no, nie do końca hasłem racjonalnym. To znaczy myślę, że tutaj trzeba się zastanowić i podejmować stopniowe, ostrożne decyzje, które by utrzymały te placówki, które uznajemy za bardzo wartościowe, a z drugiej strony pomyśleć, jak działać tam, gdzie to wydatkowanie nie wydaje się do końca efektywne. Ale naszym celem oczywiście, i to hasło myślę, że jest bardzo słuszne, jest wspieranie całości oświaty polonijnej. Dla nas oczywiście to rozróżnienie na szkolne punkty konsultacyjne, które otrzymują bezpośrednie wsparcie, i pozostałe placówki, które uzyskują wsparcie w inny sposób, poprzez konkursy grantowe, jest w pewnym rodzaju techniczne. Chodzi o to, żeby rzeczywiście całość oświaty polonijnej uzyskiwała mocne wsparcie, wystarczające do funkcjonowania i do obejmowania przede wszystkim jak największej liczby polskich dzieci nauką języka polskiego, historii, geografii itd. Także jeszcze raz podsumowując ten punkt, myślę, że mówienie, że po prostu uspołecznienie szkolnych punktów konsultacyjnych stanowi jakieś rozwiązanie, nie jest do końca dobrą drogą. Sytuacja jest tutaj bardzo zróżnicowana, trzeba działać powoli, racjonalnie i zastanawiać się, jak wygospodarować te środki, a jednocześnie zastanawiać się, jak przeznaczać te środki na wsparcie, te wygospodarowane środki na wsparcie innych placówek i zdobywać dodatkowe fundusze na ich działanie. Oczywiście myśląc tutaj o dodatkowym wsparciu i wracam do tego głównego pytania, jak racjonalnie wydawać te pieniądze, to wsparcie może mieć bardzo różny charakter. Może być to wsparcie chociażby dotyczące doskonalenia nauczycieli. Tutaj mamy, myślę, świetne placówki i świetne działania, które obejmują naprawdę bardzo dużą rzeszę nauczycieli. I tutaj, panie prezydencie, od razu korekta. Nie jest prawda, że z tego doskonalenia korzystają szkolne punkty konsultacyjne. Jest wręcz odwrotnie. W ostatnich latach widzimy, że największą rzeszą nauczycieli, która korzysta właśnie z tego rodzaju wsparcia, jest ta oświata, no, tak zwana społeczna, przyjmijmy takie hasło, a nie szkolne punkty konsultacyjne. Także myślę, że to jest działanie, które jakby no, nabrało rozpędu w ostatnich latach. Jest działaniem dobrym i trzeba je dalej wspierać, rozwijać i dyskutować, jak ono mogłoby się zmieniać. Oczywiście czasy się zmieniają. Tu też w pierwszym panelu bardzo interesującym była rozmowa o tym też, że no, mamy nowe technologie, prawda, szczególnie w przypadku placówek oddalonych, czy też polskich dzieci, które żyją w rozproszonych środowiskach, nauczanie online i tego rodzaju wsparcie poprzez elektroniczne podręczniki nabiera coraz większego znaczenia. I tutaj też działania ministerstwa, działania ORPEG-u w ostatnich latach no, bardzo się zdynamizowały i myślę, że te działania też przynoszą konkretne korzyści. To jest, myślę, że też kierunek, który może być wykorzystany, żeby rzeczywiście te dość skromne środki jednak efektywnie wykorzystywać. I pozostaje oczywiście otwarte pytanie, jak wspierać pozostałe szkoły. Z naszej strony oczywiście możemy razem z państwem, wspierając się państwa argumentami, ale reprezentując stronę rządową, dbać o to, żeby co roku te środki się zwiększały. Tutaj oczywiście myślę, że współpraca przede wszystkim, dialog i wspólne działanie przyniesie najwięcej korzyści. Myślę, że takie przedstawianie sytuacji, no chociażby znowu, no wrócę do tej trudnej kwestii, ale myślę, że tak naprawdę nie bójmy się o tym mówić, ale wizja uspołecznienia szkolnych punktów konsultacyjnych, która postawiła
te szkolne punkty konsultacji w opozycji do wszelkich działań, o których zresztą pan prezydent mówił, i nie dziwię się, że tutaj ten jakby ta ostrożność osób prezentujących te szkoły jest bardzo duża. No, ta dyskusja postawiła problem, jak myślę, że ustawiła problem w złym kierunku, bo nie ustawiła problemu w kontekście wspólnego działania, dialogu i wypracowania wspólnej propozycji, jak zwiększać te środki i efektywniej wydawać, tylko stworzyła taką dychotomię między szkolnymi punktami konsultacyjnymi i innymi szkołami, która niekoniecznie tak naprawdę służy temu, żeby rzeczywiście to wsparcie rosło i było bardziej racjonalne, efektywnie i lepiej dystrybuowane. Także myślę, że tutaj możemy wspólnie działać i Państwo nas mogą wspierać, wskazując swoje potrzeby, prowadząc z nami dialog, i jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie racjonalne te potrzeby wytłumaczyć, to też będzie nam łatwiej zadbać o to, żeby w budżecie Państwa coraz większe środki na oświatę się znajdowały. Oczywiście myślę, że zaletą szkół społecznych na świecie, ale w Polsce także, jest zdobywanie środków z innych źródeł, i tutaj myślę, że to finansowanie także spoza budżetu państwa, szczególnie w niektórych krajach, jest niezwykle istotne i wartościowe. Innym działaniem, które dla nas, myślę, dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest niezwykle ważne, to jest prowadzenie dialogu z krajami, chociażby krajami europejskimi, z ministrami z krajów europejskich, w celu zawierania umów pisanych, niepisanych, które by wspierały oświatę polonijną. Wiemy, że mamy dyrektywę Unii Europejskiej, które mamy różne przepisy, czy też sugestie właściwie prawa europejskiego, wspierające nauczanie w językach innych krajów. Wiemy, że kraje bardzo różnie się do tego stosują. Myślę, że to jest rola właśnie dla nas, dla przedstawicieli rządu, żeby tutaj wszelkie działania wspierać. I tutaj niezbędna jest współpraca państwa z nami, dlatego że my też po prostu nie wiemy, jak ta sytuacja wygląda w praktyce. Bardzo często ciężko nam jest reagować na poziomie dyskusji między ministerstwami, jeżeli nie wiemy, co dzieje się na samym dole, nie wiemy, jakie są problemy praktyczne, bo bardzo często chociażby przepisy prawa ogólnie mogą dopuszczać tą współpracę, mogą wyglądać bardzo dobrze, a na dole rozbija się wszystko o przepisy. Mamy też tutaj bardzo różną sytuację, to też trzeba od razu podkreślić. Mamy kraje, gdzie rzeczywiście te rozmowy na poziomie centralnym mają duży sens i będą prawdopodobnie efektywne. No, na przykład Francja ma tak scentralizowany system oświaty, że łatwo nam się rozmawiać z ministerstwem i wiemy, że jak się porozumiemy, to zostanie wprowadzone w życie. Ale mamy też wiele szkół jest w systemach zdecentralizowanych, tak jak system polski. I proszę mi wierzyć, że w Polsce też nie do końca to, co nam się zamarzy, jest przez samorządy wprowadzane. I to jest na końcu jest decyzja samorządu jednak, jakie te warunki nauczania będą. Ale to też jest jakby kierunek do działania, dlatego że jeżeli wiemy, że w danym kraju tak naprawdę działania centralne niekoniecznie przyniosą skutek, to trzeba podejmować rozmowy chociażby z przedstawicielami samorządów. Tutaj wsparcie, myślę, że konsulatów i myślę, że takie przykłady z Irlandii też z tego, co wiem, są na przykład, tak? Gdzie takie rozmowy można prowadzić z różnym skutkiem, ale one w praktyce będą miały prawdopodobnie lepszy efekt niż rozmowy na poziomie ministerialnym. To tyle o tych dosyć trudnych, myślę, wyzwaniach finansowych. Nie należy się bać o nich rozmawiać, bo wiemy, że od tego jednak, ile tych pieniędzy będzie, bardzo wiele zależy. Ale myślę, że tutaj ważny jest dialog. Ważne jest to, żeby nie budować opozycji, że jednym można zabrać, innym dać. Tylko raczej zastanawiać się, jak najefektywniej te pieniądze wydawać i jak zadbać o to, żeby było ich więcej. Ale myślę, że ja bardzo, bardzo cieszyłem się z tej pierwszej sesji. Myślę, że tam padło bardzo dużo takich wątków, było poruszone, które są niezwykle ważne i nie dotyczą właśnie tych działań bezpośrednio finansowych. Tutaj kwestia ta, która pod koniec sesji chyba była gorąco bardzo omawiana, kwestia promocji dwujęzyczności. Ja sam mieszkałem za granicą przez wiele lat i mam pełną świadomość, jak ważne to jest dla rodziców, a także dla społeczności w danym kraju. Znowu ja myślę, że tutaj ten przykład Szwecji
i próba porównania tego na przykład z sytuacją w Niemczech pokazuje, że działamy po pierwsze w bardzo różnym kontekście danego kraju. Są kraje, które z założenia rzeczywiście tej dwujęzyczności nie wspierają tak naprawdę, może nie otwarcie, ale tak się dzieje, a są kraje, które tą dwujęzyczność wspierają. Są też rodzice, którzy działają w bardzo różnym kontekście, takim powiedziałbym społecznym w danym kraju. Czasami są bardzo dumni ze swojej polskości, mają wsparcie organizacji polonijnych. Rzeczywiście to kultywowanie języka polskiego i bycie dumnym z bycia Polakiem tam nie napotyka większych problemów, jest olbrzymie wsparcie. Są kraje, gdzie rzeczywiście Polonia jest rozproszona i tego wsparcia jest znacznie mniej. Ja myślę, że to, co możemy zrobić, i my bardzo chętnie w takie działania byśmy się włączyli, to jest właśnie promowanie dwujęzyczności. To jest pokazywanie argumentów za tym, które tutaj padły, że dwujęzyczność jest czymś dobrym, że Polak, który pojedzie chociażby, przepraszam, do Irlandii się uczepiłem, ale będę mówił o Irlandii, pojedzie do Irlandii, nie powinien się kryć z językiem polskim, dlatego że to jest korzystne dla jego rodziny, to jest korzystne dla jego dziecka w różnych wymiarach. Możemy mówić o takim wymiarze patriotycznym, możemy mówić też o wymiarze praktycznym. Jeden trafi do jednych ludzi, drugi trafi argument do drugich ludzi. Ale spróbujmy razem stworzyć listę takich argumentów i myślę, że to jest rola dla ministerstwa, która nie do końca w ostatnich latach być może podejmowaliśmy, ale właśnie wspólnego promowania, utrzymania kontaktu z językiem polskim z różnych perspektyw w różnych krajach i współpracy tej z państwa organizacjami, ale także podejmowania inicjatywy na poziomie ministerstw. Padło tutaj też tylko troszkę takich gorzkich słów o polskiej edukacji przypadkiem, ale to już chyba nie da się uniknąć. I takie porównanie polskiej oświaty i oświaty polonijnej. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że polska oświata, choć polskie szkoły w Polsce powiedzmy, że niekoniecznie mają dobrą prasę, za to na świecie polski system edukacji jest postrzegany bardzo dobrze i coraz lepiej. Ja sam pracowałem w organizacji międzynarodowej OECD, która tak naprawdę też częściowo poprzez pokazanie właśnie badań PISA, porównywanie między krajami, wypromowała Polskę. I tam tak naprawdę odpowiadałem na pytania, co takiego dobrego w Polsce się stało, na czym polegają zalety polskiego systemu i widziałem chęć innych krajów do uczenia się od Polski. To jest niezwykle ważne, bo jeżeli na przykład, tak jak ja mieszkałem w kraju takim jak Francja, to ważne jest uświadomienie chociażby polskim uczniom tego, że polski system edukacyjny jest postrzegany jako lepszy system niż system francuski. To pokazuje dumę z tej polskiej oświaty i myślę, że też może wspierać działania oświatowe. Ja często, z Francuzi bardzo często mówili mi, wręcz zwracali się do mnie z takim zdumieniem, bo mówią, że nie dziwi ich, że gorzej wypadają niż, nie wiem, Finowie czy Koreańczycy, ale to, że gorzej wypadają w porównaniu międzynarodowych niż Polacy, to naprawdę był dla Francuzów szok. To złamało pewien stereotyp Polaka także, który do Francji jedzie i kraju Polski niepostrzeganej, no powiedzmy sobie szczerze, jako ten kraj ludzi z bardzo dobrze wykształconych, o wysokich kwalifikacjach. Także myślę, że to jest też wartość, którą warto podkreślać i państwo działając w innych krajach powinni podkreślać to, że ten polski system edukacyjny jest bardzo wartościowy. Już kończąc, chciałbym powiedzieć, że też wyrazić swoje oczekiwania, czy oczekiwania ministerstwa, ale myślę, że także Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec państwa. Nasze oczekiwania są takie, że postarają się państwo wypracować rzeczywiście spójny, ale także realistyczny program zmian, propozycje zmian. Spójny, żeby te postulaty rzeczywiście różnych środowisk postarać się znaleźć w dialogu rozwiązania, które dla wszystkich są akceptowalne. Może nie dla wszystkich, bo tutaj troszkę chyba przesadziłem, ale przynajmniej dla większości. Postarać się także, żeby były one racjonalne, żeby to były postulaty, które
też ten wymiar finansowy chociażby możliwości państwa polskiego w obecnym okresie, w okresie, kiedy budżet państwa polskiego jest tak naprawdę od lat na poziomie zamrożenia i wszelkie zwiększanie wszelkich wydatków budżetowych jest bardzo trudne, o ile niemożliwe, żeby w tym okresie także kryzysu rzeczywiście dostosować te postulaty do możliwości i przynajmniej, jeżeli teraz nie jest to możliwe, to zaplanować te zmiany na przestrzeni iluś tam lat, żeby dążyć do tego celu, a nie rozbijać się o ścianę, kiedy postulujemy rzeczy niemożliwe. Myślę, że w ten sposób możemy osiągnąć jakiś postęp, ale przede wszystkim prowadźmy dialog. Myślę, że te słowa pana prezydenta o braku dialogu nie są do końca uzasadnione, chociażby to, że jesteśmy dzisiaj tutaj i z państwem rozmawiamy, pokazuje, że jesteśmy otwarci na ten dialog, że chcemy rozmawiać. Jeżeli są takie sygnały, jeżeli państwo widzą, że tego dialogu nie prowadzimy, postarajmy się to razem zmienić, bądźmy w kontakcie i naprawdę my jesteśmy otwarci na te rozmowy i wspólne wypracowanie propozycji zmian. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Ja zanim, bo rozumiem, że może MSZ chciałby jako ten drugi resort wspierający powiedzieć od siebie kilka słów. Chciałem podchwycić dwie rzeczy. To jedna z nich to są rady konsultacyjne, bo jeśli pan minister mówi o tym właśnie, że my tam wiemy więcej, bo oczywiście wiemy, to te rady to jest właśnie coś, na co czekaliśmy, bardzo czekaliśmy. Póki nasz konsul Wojciechowski w Sztokholmie istniał i działał z otwartym sercem dla wszystkich, to znaczy dla nas, którzy w systemie szwedzkim funkcjonują, dla szkoły sobotniej, społecznej, wtedy jeszcze istniejącej i dla swoich nauczycieli SPK-owskich przy ambasadzie. To jest doskonały przykład, jak dyplomacja czy dyplomata może ponad granicami działać. Niestety już go nie mamy, a rady jak nie było, tak nie ma. One są bardzo istotne i chcielibyśmy, żeby zaczęły powstawać przy naszym współudziale. To pierwsze. Drugie, powiedział pan, co nas bardzo cieszy, o dialogu. Myśmy tego dialogu rzeczywiście nie widzieli. Czekaliśmy na ten dialog. I pytanie moje bardzo precyzyjne, jeśli pan minister mówi o tym, że podyskutujmy, zróbmy coś wspólnie, to moje pytanie, kiedy zaczniemy to robić? Czy to będzie, tak, bo zbliża się lato. Lato jest czasem urlopowym, jesień to jest początek roku szkolnego, a my po prostu naprawdę nie mamy czasu i jeszcze póki co mamy wielkie chęci, żeby podialogować sobie. Czy można jakąś datę? Datę mam podać. Ja myślę, że już dzisiaj zaczęliśmy przede wszystkim ten dialog. Daty teraz nie podam. Myślę, że musimy sprawdzić, bo też wiem, że mamy bardzo różne ciała i różne sposoby. Troszkę się rozdrabniamy. Dobrze, ale rozumiem, że ciąg dalszy dialogu nastąpi. Bardzo dziękuję. Ja tak jak wczoraj powiedziałam ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oczywiście wspieranie edukacji jest od lat naszym priorytetem. Przeznaczane są na to spore środki, naprawdę. W tej chwili mamy do dyspozycji rezerwę celową, która jest rozdzielana w procesie konkursu. Jednym z obszarów, który jest przez środki z tej rezerwy wspierany, jest obszar edukacji i to są środki niebagatelne, bo to jest 20 milionów złotych. Jeśli dodamy do tego środki finansowe, które są rozdzielane przez placówki bezpośrednio dyplomatyczne, to w tamtym roku zamknęliśmy się w ponad 34 milionach złotych. To nie jest może dużo, jeśli popatrzymy na potrzeby globalne edukacji oświaty polskiej za granicą, ale nie są to znowu środki małe. Jak najbardziej w synergii tutaj z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy ten system usprawnić, pomóc usprawnić właściwie. Bo ja bym chciała podkreślić, że resort edukacji dysponuje środkami finansowymi, natomiast nie zrobimy my rewolucji w oświacie. System oświaty polskiej za granicą, w dialogu z organizacjami społecznymi, ale przy
roli lidera Ministerstwa Edukacji. I my zapisując w planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, wsparcie uspołecznienia szkolnych punktów konsultacyjnych, mieliśmy właśnie to na myśli. Ponieważ wiemy, że resort edukacji zamierza system usprawnić, tak żeby on był bardziej efektywny, bardziej sprawiedliwy, co nie będzie oznaczało oczywiście likwidacji wszystkich SPK-ów, ale być może jakieś zostaną uspołecznione, zwłaszcza, że zmieniło się rozporządzenie, które w zeszłym roku, które mówi o liczbie uczniów w tych szkolnych punktach konsultacyjnych. Stąd nasz zapis, że jeśli będzie się SPK uspołeczniał, to my dysponujemy pieniędzmi, żeby przynajmniej na początku ten proces jak najbardziej złagodzić. I taki był zamysł, z tego zapisu się absolutnie nie wycofujemy. Zdajemy sobie sprawę, że w system oświaty, który będzie podlegał ewolucji, a nie rewolucji, żeby była jasność, będzie wymagał również wsparcia finansowego i my z takim wsparciem jesteśmy gotowi. Prosiliście Państwo o konkrety, więc konkretnie. W każdym razie, co do dialogu, to oczywiście jesteśmy również otwarci. Jeśli chodzi o datę, to może poczekajmy najpierw na Państwa wnioski. Bo my byśmy bardzo chcieli przeczytać to, co Państwo, owoc pracy Państwa przez te 4 dni. Także wydaje nam się to dobrą podstawą do rozpoczęcia takiego dialogu. My to potem skonfrontujemy z naszymi przepisami, które niejednokrotnie trochę nam wiążą ręce, z czego nie wszyscy myślę, że do końca zdają sobie sprawę, no bo nie mogą, prawda? Natomiast my również będziemy wspierać rozwiązania najlepsze i rozwiązania w miarę możliwości systemowe. Już 2 osoby zgłoszone. Pierwsza o głos poprosiła, ja będę notował, moja koleżanka Marta, a później o zabranie głosu poprosił pan doktor Gabriel Jan Mincewicz z Wilna i za chwilkę dostanie na to czas. Proszę. Panie ministrze, ja chciałabym się odnieść do pańskich słów na temat racjonalnego wydatkowania środków. Czy pańskim zdaniem racjonalne jest to, że dzieci ze szkolnych punktów konsultacyjnych, które mają zapewnioną bezpłatną edukację, dostają, te same dzieci dostają pieniądze z puli MSZ-u? Czy to jest państwa zdaniem racjonalne, podczas gdy są szkoły, znam wiele szkół, które żadnego wsparcia w tym roku nie dostały. A jak Państwo wszyscy wiecie, od tego nawet symbolicznego wsparcia zależy nasze być albo nie być. Po drugie, czy Państwa zdaniem, przepraszam za moje, za to, że głos mi drży, ale niestety są to sprawy, którymi żyję i ciągle nie są rozwiązane. Czy Państwa zdaniem czy samo prowadzenie szkoły, czy sama szkoła polonijna nie stanowi dla Was projektu edukacyjnego? Prosicie Państwo o wymyślanie projektów. My te projekty piszemy. Przepisy dla nas zmieniają się bez przerwy. Terminy są bardzo krótkie. Natomiast nigdy nie wiemy, jaki jest termin odpowiedzi z Państwa strony. Nigdy nie wiemy, kto decyduje o tym, jak te pieniążki są dzielone. Nie wiemy, na jakiej podstawie są one rozdzielane. Są szkoły, którym wiedzie się wspaniale, dostają ogromne pieniądze. Niedawno prześledziłam to na stronie ambasady, jakiego wsparcia udziela poszczególnym szkołom. Są szkoły w ogromnych trudnościach, które nie mają z czego zapłacić czynszu, a w związku z tym, gdzie miałyby te projekty edukacyjne tak zwane przeprowadzać. To są sprawy bardzo podstawowe, a mówimy tu cały czas o racjonalnym wydatkowaniu środków. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest dialog, o którym rozmawiamy. My prosiliśmy o ten dialog, prawda, pisaliśmy pisma do Państwa z prośbą o spotkanie i jeżeli ministerstwa są otwarte, to dlaczego dotychczas ten dialog nie zaistniał? To po pierwsze. Mówicie Państwo, że planujecie, zastanawiacie się. My to słuchamy tych rzeczy od
Ja przynajmniej osobiście od 5 lat zastanawiamy się, planujemy, a może tak, a może tak. Natomiast konsekwencje tego, że nic się nie dzieje w tej sprawie, w sprawie zrównania szans dzieci do nauki języka polskiego, czy też równego wsparcia każdego polskiego dziecka za granicą, konsekwencje są już widoczne. Dzieci przestają mówić w języku polskim. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja tutaj się wyrwę przed panem ministrem, bo to chyba raczej do mnie. Mówiłam o tym, że nie zawsze możemy państwa wesprzeć tak, jakbyście państwo sobie tego życzyli. I przykład czynszów jest tutaj doskonałym przykładem. Według opinii prawnych, które mamy, nie możemy płacić za czynsze budynków, które nie są użytkowane bezpośrednio przez ambasady i konsulaty. I tutaj praktycznie sprawa czynszów, przepisy związały nam ręce. Stąd projekty edukacyjne, dlatego że na konkretne projekty, które nie będą to koszty stałe, nie będzie to utrzymanie całoroczne, ale konkretny projekt, na to możemy państwu dać pieniądze i na to państwu pieniądze przyznajemy. Jeżeli tylko pojawi się możliwość, a w chwili obecnej poprosiliśmy nasz sztab radców prawnych, żeby może znalazł formę wyjścia z tego impasu, to na pewno postaramy się wesprzeć państwa całościowo. Ale proszę wierzyć, że jak na razie prawo uniemożliwia nam utrzymanie szkoły społecznej za granicą. Ja przepraszam bardzo, korzystając z tego, że akurat się dorwałam do mikrofonu, chciałabym o tych radach, bo wydaje mi się, że koncepcja ich powstania nie została do końca wytłumaczona. Jak to właściwie one powinny nie tyle powstawać, co jak powinny działać. W naszym mniemaniu największe bogactwo, jeśli chodzi o wiedzę na temat problemów, wyzwań, sytuacji Polaków za granicą, jest właśnie tam za granicą. Stąd pomysł, żeby przy ambasadach, konsulatach bądź wspólnie utworzone zostały polonijne rady konsultacyjne. Ale nigdy to nie miało być sztywne, zorganizowane nowe ciało, które w pewnym momencie przestanie działać, tak jak wiele nowych ciał, które o sztywnej strukturze. Rada ma być powoływana decyzją szefa placówki tam, gdzie działania polonijne stanowią duży procent działalności placówki, bo nie ma sensu chyba powoływać rad w Afryce, prawda? Rada ma mieć, nie zakładamy, że ona będzie miała skład stały, bo zakładamy, że będzie konsultowana przy różnych tematach, więc szef placówki ma możliwość powołania do tej rady osób specjalizujących się w danym temacie. Jeśli będzie rozmawiał o oświacie, to nauczycieli. Jeśli będzie rozmawiał o kulturze, to ludzi kultury. Stąd niechęć do sztywnego składu. Takie rady powstały, one dopiero zaczynają działać, więc zapewne przy jednych placówkach działają lepiej, przy drugich nie. Nie powstało ich znowuż aż tak wiele, ale ja rozumiem, że jest to proces. Placówki w pewnym momencie same zaczęły się zastanawiać nad tym, jaką naprawdę formułę chcą zastosować. I to pewnie też, że tak powiem, ma być to kolejne forum dialogu. No tak. To ja na chwilę wpuszczę może naszych gości, żeby ożywić może debatę. I pana Gabriela poprosiłbym o to, żeby... Tylko bardzo proszę, żebyśmy bardzo precyzyjnie formułowali nasze pytania czy komentarze, bo czasu niewiele. Tak, postaram się jak najbardziej precyzyjnie i zwięźle. Przede wszystkim witam serdecznie wszystkie delegacje z różnych krajów, ale my jesteśmy z Litwy i problemy nasze są znacznie odbiegają od problemów Irlandii, czy Niemiec, czy jakichś jeszcze innych. Ktoś może powiedziałby, że tych problemów w ogóle może u nas nie ma. W dwóch słowach tylko przedstawię może, że nie wszyscy z państwa znają naszą sytuację. Owszem, system szkolnictwo polskie na Litwie, na Wileńszczyźnie znajduje się w systemie państwowym, czyli nie są to sobotnie, niedzielne szkółki, nie walczymy o każdego ucznia, żeby więcej przyszło dziecko czy mniej.
ale walczymy o to, będą te szkoły na Litwie, czy nie będzie. Dlatego, że dyskryminacyjny system naszej oświaty, istniejący od ponad 20 lat, uprawomocnił już od dawna taką sytuację, że na Wileńszczyźnie, gdzie są Polacy i są Litwini i są Rosjanie, polskie szkoły są samorządowe, finansowane tylko przez samorząd. Samorząd, który, a propos, jestem wicemerem samorządu rejonu Wileńskiego i ostatnio od paru lat jest okrojony równo o połowę. Co znaczy okrojenie o połowę samorządu, to państwo chyba rozumieją. Samorząd nie może za wiele finansować tych szkół. Natomiast szkoły litewskie należące do ministerstwa finansowane są bezpośrednio przez rząd. Im nie brakuje tych środków. Buduje się ekskluzywne szkoły tam, gdzie podwójnie większe niż jest zapotrzebowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale sądzę, że te problemy w jakimś stopniu państwu już są znane. Chcę teraz państwa przestrzec przed bardzo niebezpiecznym mitem, który ostatnio wyrysowuje się i w ciągu tego zjazdu również. Wygraliśmy wybory, tak? Państwo słyszeliście już niejednokrotnie. Co to znaczy? Nie wygraliśmy wyborów, nie stanowimy większości w Sejmie, bo tylko 8 posłów na 141. Nie mamy ministra oświaty, nie mamy ministra kultury czy ministra finansów, który mógłby w jakimś stopniu, może też bez uzgodnienia z rządem, nie mógłby finansować tego. To objęcie stanowisk wiceministrów, którzy faktycznie mają ręce związane i nic bez ministra, bez pozwolenia ministra nie zrobią, a przede wszystkim sytuacja jest konfliktowa, zarówno w Ministerstwie Oświaty, jak i w Ministerstwie Kultury, w innych, między tym naszym wiceministrem a ministrem. W Sejmie również 8 posłów, chociaż to jest niebywale dużo, ale nie stanowi większości i nie przeforsuje swoich założeń. Ale mit ten formuje się w taki sposób, że wygraliście wybory, no to szczęśliwej drogi, to już do nas więcej nie zwracajcie się. Ten mit jest wygodny dla litewskich władz. No proszę bardzo, bo jesteście w koalicji rządzącej. No to o co chodzi? To więcej do nas nie przychodźcie. Ten mit jest wygodny, jak widać, dla wielu czynników w Polsce. Konkretnie, renowacja polskich szkół, która trwała od dawna, od 20 lat, bo budynki polskich szkół są zaniedbane i stare. Natomiast, jak przed chwilą mówiłem, litewskie rosną ekskluzywne. Musimy to jakoś renowować. Własnymi środkami samorządowymi tego nie zrobimy. I jesteśmy bardzo wdzięczni władzom polskim, że mieliśmy dotychczas dofinansowywanie. Dofinansowywanie kilkuset tysięcy, na przykład w rejonie wileńskim, który tu najbardziej reprezentuje. Dokładaliśmy, ile mogliśmy, swoich środków i jakoś z tego wychodziliśmy. Jeżeli szkoła polska przestanie być konkurencyjna na Litwie, to przestanie istnieć w tym momencie w ogóle. To nikt z rodziców nie pośle tego dziecka do tej szkoły, bo pośle do litewskiej. Ona jest konkurencyjna, ona jest lepiej uposażona, ona ma lepszych pedagogów, ona daje lepszy start życiowy i wszystko. Szkolnictwo polskie na Litwie znikło. Panie doktorze, bardzo przepraszam. Niech pan przejdzie do konkluzji i do pytania. I teraz konkretnie. Ja podziękowałem za dotychczasowe wspieranie, prawda, naszych potrzeb. Natomiast od 2 lat, od momentu, kiedy dystrybucję środków przyjęło MSZ, w zeszłym roku, w odróżnieniu od wszystkich poprzednich lat, otrzymaliśmy 0. Myśleliśmy, może jakieś organizacyjne nieporozumienie, może tam te środki jakoś to były inaczej w tym roku, że to był wyjątkowy rok reorganizacyjny. Czekaliśmy po zgłoszeniu naszych zgłoszeń. Czekaliśmy rok i w końcu kwietnia dostaliśmy wyniki podziału środków na rok bieżący. Na rok bieżący otrzymaliśmy 0. I w ten czas, no właśnie, i w ten czas jak kpina wyglądają zarówno wczorajsze wypowiedzi w Filharmonii, jak i dzisiejsze, że oświata w dalszym ciągu jest priorytetem. To ja dziękuję bardzo za taki priorytet, kiedy my już od dwóch lat nie otrzymujemy nic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią. Rzeczywiście, 2 lata temu dystrybucją w rezerwy celowej zajęło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast chciałabym nieśmiało przypomnieć, że w 2011 roku
w dyspozycji Kancelarii Senatu pozostało 10 milionów złotych na inwestycje. Myśmy w roku przejęcia tych środków nie planowali wspierania inwestycji, gdyż miał to zrobić Senat. W tym roku, gdzie całość rezerwy celowej już jest w naszej dyspozycji, faktycznie zastanawiamy się nad kwestią inwestycji. Wspieranie inwestycji będzie przedmiotem kolejnego konkursu, który jeszcze w maju zostanie rozpisany na 8 milionów złotych. Natomiast chciałabym otwarcie powiedzieć, że nie chcemy, aby inwestycje były finansowane na takim poziomie jak do tej pory. Oczywiście nie mówimy tutaj o szkołach, ale głównie o domach polskich, domach Polonii na całym świecie, wybudowanych za pieniądze polskiego podatnika, które potem są niezagospodarowane. Więc będziemy się tym inwestycjom przyglądać, ale absolutnie nie będzie tak, że nagle przestaniemy remontować szkoły polskie. Ja może dodam kilka słów. Akurat Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle wydatków inwestycyjnych nie, znaczy zgodnie z ustawą to nie możemy wspierać. Ja myślę też jednak, odnosząc się do sytuacji nauczycieli polskich na Litwie, to wsparcie jednak było. No, może nie inwestycyjne, ale chociażby szkolenia dla nauczycieli dalej się odbywają. Z tego co wiem, bardzo intensywne i wszędzie tam, gdzie są potrzeby tego rodzaju, to wsparcie dla nauczycieli polskich na Litwie jest. Trzeba się też zastanowić, znaczy ja wrócę jednak do kwestii racjonalności wydatkowania tych wszystkich pieniędzy. Znaczy my nie mamy nieograniczonych kwot, proszę Państwa, w budżecie i polski budżet naprawdę jest teraz pod bardzo dużą presją. Te wydatki nie maleją, ale też za bardzo nie wzrosną. Tak samo jak budżet państwa polskiego. Nie ma takiej możliwości, bo mamy kryzys. I pytanie jest, w jaki sposób będziemy te pieniądze wydawać. I myślę, że chociażby postulat, i to jest myślę do dyskusji dla państwa, dlatego że no zdeszmy chociażby postulat przekazywania znacznie większych środków na inwestycje z potrzebami innymi. Oczywiście inwestycje są niezwykle kosztochłonne. Przekazanie, każda inwestycja, za każdą inwestycję można otrzymać ładnych parę etatów nauczycielskich, czy też wesprzeć szkoły społeczne w projektach edukacyjnych. I to są realne wybory, proszę Państwa. Czy to nie jest tak, że my możemy po prostu powiedzieć i obiecać teraz, że będziemy dawać pieniądze na inwestycje, na czynsze i tak dalej i nam na to wszystko starczy. Chcemy też w jakiś odpowiedzialny sposób ten dialog prowadzić i Państwa informować. Ja myślę też, że przykład Irlandii, oczywiście ja też bym bardzo chciał, żeby wszyscy uczniowie mieli dostęp do bezpłatnych szkół. Ale to jest po prostu niemożliwe w obecnej sytuacji finansowej. I w Irlandii akurat to chyba był jedyny kraj, gdzie w ostatnich latach powstały rzeczywiście szkolne punkty konsultacyjne. I wydaje mi się, że tylko należy się z tego cieszyć, że przynajmniej znaczna liczba uczniów ma dostęp do bezpłatnej edukacji. Z naszego punktu widzenia powiedzenie, że inni też powinni mieć, co może oznaczać? Może oznaczać inną dystrybucję tych środków, które mamy, czyli mniejszych kwot przekazywanych na szkolne punkty konsultacyjne, a na inne nauczanie, tylko i wyłącznie. Prawda? To nie jest tak, że my tak naprawdę możemy do tego systemu od razu dołożyć, bo proszę mi wierzyć, jeżeli moglibyśmy i sytuacja budżetowa by była inna, to te koszty by, te środki znacznie by wzrosły. Także tutaj też trzeba się zastanowić po pierwsze, jakiego rodzaju, na co te pieniądze powinny być wydawane, czy rzeczywiście powinny iść na inwestycje, na czynsze, czy też na inne działania. I no, też jakby zderzyć te postulaty i potrzeby z możliwościami finansowymi państwa. Ja przepraszam, ale ja odnoszę wrażenie, że nie zostałam dobrze zrozumiana. Nie chodzi o to absolutnie, że my sobie wyobrażamy, proszę Państwa, że któregoś dnia wszystkie dzieci za granicą będą miały szkoły za darmo. Chodzi o to, żeby każde dziecko było w taki sam sposób wspierane. Czyli jeżeli na ucznia Polska przeznaczy 1 złotówkę rocznie, to niech każdy uczeń tę złotówkę dostanie. Każdy uczeń, a nie jeden uczeń dostaje wszystko i jeszcze i właśnie nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie co do racjonalności wydawania środków. Dlaczego z dwóch źródeł otrzymują szkoły, podczas gdy inne nie otrzymują z żadnego?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie utrzymuje SPEK-ów. Jeśli dostały pojedyncze szkolne punkty konsultacyjne dotacje, to dostały na konkretny projekt, na przykład zakończenie roku szkolnego, prawda? Należy sobie też zdać sprawę, że nieraz... No, przepraszam bardzo, jeśli jest teatrzyk na zakończenie roku szkolnego, prawda, robią go dzieci i konsul występuje o 50 euro, że tak powiem, na nagrodę książkową dla najlepszego aktora, to dla państwa to nie jest projekt, ja rozumiem, ale dla nas jest. Ja rozumiem, że państwo też mają dzieci i teatrzyki, natomiast proszę sobie też zdać sprawę, że są kraje, gdzie ten SPEK to jest praktycznie jedna szkoła. I co, mamy im nie dawać, bo jest SPEK-iem, tak? Ja jeszcze chciałem, tak, dziękuję za ten głos, myślę, że racjonalny. I ta sytuacja rzeczywiście, no, nie można patrzeć na tą sytuację z perspektywy jednego kraju przede wszystkim, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, są miejsca, gdzie szkolne punkty konsultacyjne są tak naprawdę jedynymi miejscami i wtedy chociażby przyznanie im czegoś w grancie MSZ-u nie jest dla mnie sprzecznością. Z drugiej strony my podejmujemy działania racjonalizacji tych wydatków, chociażby przykładem jest ich ograniczenie nauczania ramowego w szkołach w Atenach. Jeszcze parę lat temu, jeżeli spojrzymy na ten system, mieliśmy kilka szkół nauczających w pełni w języku polskim za granicami kraju. Jedną z kluczowych decyzji strategicznych było podjęcie decyzji, że będziemy wspierać tylko i wyłącznie nauczanie uzupełniające. To oczywiście było kierowane także względami racjonalnego wydawania środków finansowych, ale oczywiście także dlatego, że uważamy, że to nie jest po prostu dobry kierunek, żeby dzieci polskie za granicą chodziły tylko wyłącznie do polskiej szkoły. Oczywiście nie mówię tutaj o Litwie i tego rodzaju miejscach, gdzie to po prostu Polacy mieszkają tradycyjnie, duża społeczność, tylko mówię o tych krajach, gdzie jest emigracja chociażby zarobkowa i rodzice wyjeżdżają na jakiś czas i myślimy, że tak naprawdę dla tych dzieci lepiej jest, kiedy chodzą do szkoły w danym systemie, a od nas uzyskują wsparcie dotyczące dodatkowego nauczania języka polskiego. I to są decyzje, których może państwo nie widzą, ale dzięki tym decyzjom chociażby udaje się wygospodarować środki w kolejnych latach, które będą przekazywane na coraz szersze wspieranie nauczania języka polskiego. To, o czym Marta mówiła przed chwilką, to wczoraj jakby zupełnie na dziko zaistniało również w dyskusjach kuluarowych. Myśmy zastanawiali się, czy ta sprawiedliwość, której domagają się szkoły społeczne, nie powinna się przełożyć po prostu na coś takiego, że do ucznia przyklejony jest pieniądz. Pieniądz wsparcia. Każde dziecko dostaje dokładnie takie samo wsparcie. Ja bym prosił teraz panią Małgosię Staszak z Niemiec o zabranie głosu, tylko bardzo proszę precyzyjnie, dwuminutowe, bo będę przerywał. Witam, proszę państwa, ja normalnie reprezentuję zawsze Polskie Towarzystwo Szkolne Oświata w Berlinie, ale tym razem pozwolę sobie wystąpić jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Jest to projekt MSZ-u przy współpracy wspólnoty polskiej. Proszę państwa, jest to projekt, który łączy wszystkie typy nauczania. I pokażę państwu, że w tym projekcie biorą szkolne punkty konsultacyjne, biorą szkoły społeczne, tak jak nasza oświata, szkoły przy misjach katolickich, i szkoły z nauczaniem języka polskiego w systemie tym publicznym niemieckim. Otóż proszę państwa, olimpiada po raz pierwszy odbyła się w 2001 roku z inicjatywy ambasadora Byrta jako właśnie sposób namawiania młodych ludzi do poznawania, pogłębiania wiedzy z literatury polskiej, z języka polskiego i łączenia wszystkich uczniów i nauczycieli. W tym roku odbywa się, a powinna być już zakończona, 9. Olimpiada Języka Polskiego. Z przykrością muszę wam państwu podzielić się rzeczą, która mnie jako długoletniego nauczyciela po prostu zbulwersowała. W tym roku
zmuszeni zostaliśmy do odwołania finału grupy starszej, które miał mieć miejsce 25-29 kwietnia. Ustalenie wspólnego terminu dla wszystkich typów szkół ze wszystkich landów w Niemczech graniczy niemalże z cudem. I nie jest to projekt, proszę Państwa, który powstał dziś już na 5 minut. Odbyło się 29 września w obecności pana prezesa Bonisławskiego spotkanie w Berlinie. Na spotkaniu w Berlinie został ustalony termin. I jest to cykliczna sprawa. To, co mnie bardzo w tym roku zabolało, nie znalazł się nikt, żeby zaryzykować finanse dla 26 finalistów z całych Niemiec. To są dzieci wybrane z 1500 biorących udział w Olimpiadzie Języka Polskiego. Te dzieci przebyły pierwszy etap, drugi etap i do końca przygotowywały się do finału. Na 10 dni przed finałem ja nie mogłam uzyskać odpowiedzi, czy będą te pieniądze, czy nie. A co gorsze, okazało się, że jest znak zapytania przy miejscu finału przy Krakowie. Dowiedziałam się, że to niekoniecznie my, nauczyciele zbierający się z całych Niemiec, możemy decydować o miejscu finału. I jest to sprawa, która mnie bardzo boli. Dlatego cieszę się, że jest przedstawiciel i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wspólnoty Polskiej. Bo proszę Państwa, dla mnie pustymi są słowami w tym momencie słowa o tym, że walczymy o język polski, że walczymy o tożsamość dla dzieci. Bo mnie, gdyby powiedziano, że nie ma pieniędzy, damy tylko na noclegi dla dzieci i na przejazd jedzenie, to ja po Krakowie mogę oprowadzić sama, mogę poprosić moją rodzinę, znajomych i to zrobią. Nie potrzeba wielkich pieniędzy. Podejrzewam, że dla 26 uczestników nie jest to suma astronomiczna. Natomiast niemożność dogadania się między ważnymi placówkami polskimi, bo nie została podpisana umowa między Wspólnotą Polską a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, to dla mnie nie jest argument. Bo nie Wspólnota Polska, nie MSZ występował przed dziećmi, tylko ja jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Termin olimpiady, finału, wisiał od końca września na stronie ambasady polskiej w Berlinie. Rodzice do mnie z rozpaczeniem dzwonili, pani Małgosiu, myśmy przygotowali wyjazd dla siebie, mamy wszystko zarezerwowane, zostaje dziecko, co mam robić? Mam nadzieję, że finał grupy starszej mimo wszystko odbędzie się z gigantycznym poślizgiem, bo termin następny, wspólny, który ustaliłam z nauczycielami z całych Niemiec, to dopiero 19-22 września. Bo my mamy w różnych terminach ferie, w różnych terminach dzieci mają egzaminy państwowe po 10 klasie. To nie jest taka prosta sprawa. I w tym momencie uważam, że zarówno zostały zlekceważone dzieci, jak i my nauczyciele. Dlatego, że my organizując tę olimpiadę, my nie organizujemy, przepraszam, my wykonujemy tą najcięższą robotę. Przygotowujemy testy, przygotujemy wypracowania, sprawdzamy i robimy to w naszych wolnych, od pracy normalnej, no, żeby dla rodzin zarobić też, godzinach. To są nasze godziny ciężkie, nocne i dlatego mnie to boli i z tym powiedziałam, bo miałam w tym roku nie przyjeżdżać, ale powiedziałam, że przyjadę i wspólnie z Państwem tą refleksją się podzielę. Bo jeżeli my nie będziemy kłaść właśnie na dzieci, na młodzież, to zapomnijmy o zachowaniu tożsamości. Dziękuję. Dziękuję panu prezydent prowadzący, pan Andrzeja, chociaż nie jestem przewidziany, ale niejako wywołany do odpowiedzi w
dwa zdania powiem. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tak jak tutaj siedzimy, a pewnie też i przed transmisją online, ma być lepsza od wszystkich innych. Bardzo dobrą dyskusją jest dyskusja na temat lepszego zorganizowania dystrybucji tych środków, być może wcześniejszych terminów. Natomiast wymaganie tego, żeby podejmować decyzje przed zakończeniem formalnego procesu kontraktowania czy formalnego procesu podpisywania umów, jest bardzo trudne. W zasadzie każdy z Państwa mógłby wstać i zapytać, dlaczego imprezy, które zaplanowała moja organizacja w stosunku do dzieci, mógłby w taki sam emocjonalny sposób, patrzący na swoją pracę zabrzmieć. Ja rozumiem, że zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i inne instytucje starają się, będą się starały zarówno w tym roku, jak i w przyszłych latach. Takie były przynajmniej zapewnienia i ja w nie wierzę, dokładać wszelkich starań, żeby możliwie szybko końca dobiegał proces rozpatrywania wniosków konkursowych. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, tak jak setki już innych organizacji, które otrzymują pieniądze na to wsparcie, staje do konkursu i czeka na wyniki tego konkursu, czeka na podpisanie umowy po to, żeby później otrzymane środki przeznaczać na zgłoszone projekty. Chcę Państwa zapewnić, że żadnej zwłoki w momencie, kiedy środki będą na naszych kontach, a decyzje podpisane, nie będzie z przekazywaniem środków. Bardzo dziękuję. To my sobie życzymy jako organizatorzy uczciwości wobec nas, bo wystarczy nam powiedzieć w lutym czy w marcu, proszę Państwa, nie liczcie na to, że w końcu kwietnia będziecie mogli przeprowadzić. I ja mówię, nie reprezentuję tu jednej organizacji, jak wynika ze słów pana Bonisławskiego. To są wszystkie typy szkół, to jest dobra współpraca, to jest coś, co mogłoby być wzorem dla tej współpracy, o której mówimy, tego wspólnego dialogu. I w tym momencie takie rzeczy po prostu są zmarnowane. Ja rozumiem problemy finansowe, ja rozumiem wszystko. Natomiast nie rozumiem takiego niejasnego wypowiadania się. Bo tak jak mówię, 10 dni przed finałem musiałam odwoływać dopiero. To w takim razie poprosiłbym panią Dorotę Andrakę też o... Jeżeli można, proszę państwa, na pierwszej sesji mówiliśmy o edukacji rodziców, edukacji nauczycieli, ale nam się wszystkim przyda tej edukacji, zarówno dla wszystkich ministerstw, jak i posłów. A z czym to jest związane? My tutaj dyskutujemy. Pan prezydent mówił o dialogu, o spotkaniu, o rozmowie. I myślę, panie prezydencie, że zaproponuję panu jeszcze jedną sprawę, a mianowicie, żeby odbywała się ta nasza debata dialogu, rozmowy w obecności posłów. Bo przykro jest dzisiaj tutaj patrzeć na salę, że nie ma nikogo z Komisji do Spraw Polonii. I proszę państwa, są na posiedzeniu, dyskutują o nas. A brakuje tam praktyków, czyli nas, ludzi, którzy są w to środowiska swoje są wgłębieni, którzy znają problemy, o których problemach się mówi od, ja nie wiem, Ewa, 5 lat ja tu mówię, a od 10 cały czas do ministerstwa apeluję. I to byłoby fajnie, bo na przykład księża to wiedzą, że po jakimś czasie zmieniają, przerzucają na parafię, prawda? Państwo w ministerstwie nie wiecie, bo po 2 dniach, po 3 miesiącach możecie być odwołani. My natomiast tam za granicą nas nie odwołają, bo my pracujemy społecznie, my przyjeżdżamy za własne pieniądze tu. I w związku z tym, no my przyjeżdżamy, przepraszam, za własne pieniądze. W
związku z tym, proszę Państwa, co ja dzisiaj znowu będę mówiła o certyfikatach, jak ja mówiłam 5 lat temu? Co ja będę mówiła o ID dla dzieci, jak ja mówiłam 5 lat temu? Co ja będę mówiłam o statucie nauczyciela, jak to jest od 5 lat jest mówione? Nawet, nie no więcej, ale na forum. Także umówmy się, że spotkajmy się naprawdę ludzie praktyki, ludzie zarządu, czyli tam, gdzie pan minister powiedział, że wszystko rozbija się o przepisy, czyli posłów, spotkajmy się z władzami Ministerstwa Edukacji, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wszystko można bardzo naprawdę rozpatrzyć normalnie, w formie dialogu, w formie przemyśleń, bo jeżeli chodzi nawet o same finanse, jest rozwiązanie. Jeżeli my się spotkamy, są przepisy. Są do przepisów, proszę Państwa, ja akurat skończyłam zarządzanie i w Polsce, i w Stanach. W związku z tym ja wiem, jak się robi pewne aspekty co do jednego przepisu i zarządzeń. Można uniknąć, kiedy będziemy wiedzieli, że na dane państwo jest przeznaczone, na daną oświatę jest tyle i tyle pieniędzy, ja będę dysponentem tych pieniędzy, przed Państwem będę się rozliczała, ale ja wiem, że ja mogę zrobić konkurs, tak jak koleżanka w Niemczech, mogę zrobić konkurs, mogę zrobić jakieś wydarzenie interkulturalne, a nie pisząc projekty. Projekty Was zobowiązują, bo przepisy nakłaniają do tego, że inaczej nie możecie środków. Ja jestem świadoma tego. Ale czy nie można w jakiś sposób spotkać się z tymi przedstawicielami w Sejmie, którzy nie wiedzą, którzy tylko... Wczoraj tak fajnie udało mi się powiedzieć, bo zambony tam mówią. Rzeczywiście tam jest ambona. Ponieważ, proszę Państwa, nie słuchają naszych głosów. Nie słuchają naszych głosów ludzi, praktyków, ludzi, którzy poświęcają się, bo nasza praca na emigracji jest pasją, jest misją. Dlatego serdecznie, panie prezydencie, proszę o to, aby pan domagał się również spotkań z posłami przy naszym dialogu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to będzie jeden z naszych postulatów. Myśmy do tej pory nie zrozumieli, dlaczego Rada Konsultacyjna przy pani minister Hall oficjalnie nie przestała istnieć. Nie została ona reaktywowana albo jej działalność przy nowej pani minister. A to mogłoby być doskonałe ciało do dyskutowania właśnie władz polskich z nami. My podejrzewam, że dzisiaj przynajmniej z ust pana ministra usłyszeliśmy o chęci, o gotowości podjęcia dialogu i liczymy na to, że w najbliższym czasie zostanie to zrealizowane. Pani Olga z Instytutu Pamięci Narodowej ma głos. Dzień dobry Państwu. Jestem Olga Tumińska, jestem koordynatorką programu polonijnego w Instytucie Pamięci Narodowej, a dokładnie w Biurze Edukacji Publicznej IPN-u. Bardzo chciałam podziękować panu prezesowi za możliwość bycia tutaj z Państwem. Wprawdzie tylko na tej jednej sesji, ale tyle. Chociaż tyle. Drodzy Państwo, ta dyskusja, która tutaj się odbywa, głównie dotycząca jakichś takich spraw formalnych, finansów, ja zdaję sobie sprawę, że to jest w większości dla Państwa szkół i uczniów, z którymi pracujecie i dla Państwa jako osób, które pracują bezpośrednio z młodzieżą, dorosłymi i dziećmi, to jest często być albo nie być. Ja reprezentuję instytucję, w której program polonijny, nie wiem czy Państwo wiecie, funkcjonuje od 2006 roku. I my w różnorodny sposób wspieramy szkoły i nauczycieli pracujących poza granicami kraju. Państwo macie bardzo często problemy finansowe, nie wiem, z nagrodami albo takimi innymi rzeczami. My nie możemy przekazywać Państwu pieniędzy, ale możemy przekazywać szkołom polskim, nauczycielom to, co wytwarzamy, tak? To są teki edukacyjne, materiały edukacyjne, gry edukacyjne, publikacje. Jeżeli tego typu materiały Państwa interesują, chcielibyście je w jakiś sposób pozyskać do swoich bibliotek, na nagrody dla swoich uczniów, albo nagrody dla nauczycieli, albo materiały dla Państwa, żebyście mogli się rozwijać, to ja bardzo zachęcam do kontaktu. To jest taki, i to o czym jest mowa tutaj, o czym mówi pan prezydent i państwa tutaj z ministerstwa, my nie rozróżniamy szkół na szkoły społeczne i SPEKi. Dla nas, dla dyrektora BEP-u Andrzeja Zawistowskiego, który wcześniej był koordynatorem programu polonijnego, dla nas nie ma to żadnego znaczenia.
z kim współpracujemy, w sensie czy są to szkoły przy konsulatach, czy są to szkoły społeczne, czy są to szkoły sobotnio-niedzielne, czy są to stowarzyszenia jakieś małe, czy na wschodzie, czy na zachodzie. Dla nas nie ma to żadnego znaczenia. Dla nas najważniejsze są dzieci, które są poza granicami i państwo, którzy z nimi pracujecie. My każdego roku też organizujemy takie warsztaty, kurs polonijny, polonijne spotkania z historią najnowszą. One się odbywają na początku lipca. W tym roku będą 7 takie spotkania i zawsze mamy co najmniej 40 osób, które biorą w nim udział. I ze wschodu, i z zachodu. Tak? My staramy się też merytorycznie państwa wspierać i te przyjazdy dla osób, które biorą w tym udział, są bezpłatne, pobyt tam. Często staramy się też zwracać koszty podróży, bo wiem, że państwo na tego typu zjazdy, tak jak była tutaj o tym mowa, przyjeżdżacie za własne pieniądze. My w budżecie IPN-u mamy przeznaczoną jakąś kwotę na program polonijny. My nie możemy ich państwu tej kwoty bezpośrednio przekazać. Ale robimy to w inny sposób, więc ja trochę w temacie, trochę nie na temat, panie prezydencie, ale tak chciałabym powiedzieć, że my też jesteśmy gotowi do wspierania państwa jako instytucja, jak również jakby do pomocy albo też współpracy w tworzeniu jakiegoś systemowego wspierania nauczycieli i młodzieży, jakby w tworzeniu świadomości polskości, w pamiętaniu o tożsamości, o swoich korzeniach. Tak, jesteśmy instytucją, która to ma w swojej misji i w swoim założeniu. Więc będzie nam miło, jeżeli państwo i z ministerstw i państwo będziecie o nas pamiętać. Tak, bo my jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę. Dziękuję bardzo. My pamiętamy, polecamy. Pełna... Czy ja mogę? Nie. Dziękujemy bardzo za wystąpienie Olgi. Kolejna, ja bym bardzo prosił, jakby nawiązuję do tego, o czym mówił pan Bonisławski kilka minut temu. Może postarajmy się mówić, albo nie mówić o naszych problemach, bo oba ministerstwa są świadome tego, że każdy z nas ma pełen plecak rzeczy, które chciałoby się załatwić inaczej albo lepiej, ale starajmy się wrócić do tematu, jak współpraca między nami a ministerstwami mogłaby wyglądać, jak można by usprawnić system poprzez współdziałanie. Następna i bardzo proszę, trzymajmy się czasu. Ja wam nie daję więcej niż 2 minuty na konkretne, precyzyjne postulaty. Pani Liliana Barejko, a po niej pani Ewa Ronej z Kongresu. Dziękuję bardzo za udzielenie mi znowu głosu. Krótko. Chciałam dołączyć do wypowiedzi pani Doroty. Pani mówi 5 lat, mówię o tym, 6 lat mówię o tym, ja mówię 15 lat. Zmienia się oczywiście obsada na scenie, my zostajemy, my się znamy już od wielu lat. Proszę państwa, bardzo bym prosiła również zwrócić na to uwagę, aby w państwa rozmowach były obecne osoby, które faktycznie reprezentują te środowiska, które faktycznie są fachowcami i są praktykami. Wyniki Okrągłego Stołu w Niemczech są bardzo mizerne. A dlaczego? Reprezentuje to osoba, która nie ma nic wspólnego właściwie z nauczaniem. Inżynier budowlany. Dlatego bardzo państwa proszę, rozmawiajcie z nami. Pierwsza sprawa, od 15 lat mówię o Bawarii. Od 15 lat mówię o uznawalności zawodu nauczycielskiego. Nie zmieniło się wiele. W tym roku koleżanka w Hanowerze miała możliwość uzyskania pracy, skończyła polonistykę w Krakowie. Oczywiście, że najlepszym wykształceniem jest polonistyka. Koleżanka miała wiele trudności. Dlaczego? Dlatego, że nie mogła udowodnić praktyki, a pracuje od wielu lat przy misji katolickiej. Tu powiedziano mi w ministerstwie, tak, nie uznajemy również doświadczenia zawodowego przy misji katolickiej również w Polsce. Czy nie można zrobić jakiegoś wyjątku, aby ta koleżanka, która tyle lat pracowała w misji katolickiej jako nauczyciel, czy nie może ministerstwo wystawić takiej koleżance poświadczenie, że ten zawód praktykowała, a to umożliwiłoby nam dla niej utrzymania pracy. Musiała długo walczyć o to, aby tę pracę uzyskać. Uzyskała oczywiście. I dlatego chciałabym państwu jeszcze jedną myśl dać do zastanowienia. Te są problemy, które są oczywiście u nas w poszczególnych państwach bardzo szczegółowe, ale rozmawiajcie bardzo proszę z fachowcami. Dziękuję bardzo. Podobny problem
podobny problem, czy podobnym problemem borykają się właściwie wszyscy polonijni nauczyciele. W związku z tym może to jest również jeden z takich tematów, które warto wspólnie przedyskutować. Może okazałoby się, że są rozwiązania. Dziękuję bardzo. Następna. Czy ktoś z Państwa chciałby coś? Czy, bo nie, Pani Minister, bardzo proszę. Ja myślę, że przede wszystkim powiedzmy sobie, że dialog nie oznacza, że zostaną wysunięte postulaty czy 5 czy 15 lat temu i my je od razu przyjmiemy. Dialog oznacza, że będziemy o nich rozmawiać i rozmawiajmy o chociażby uprawnieniach nauczycieli. My te rozmowy prowadziliśmy i to nie jest tak, że teraz pada ta kwestia, bo ja chociażby odkąd zacząłem zajmować się w ministerstwie tymi sprawami, to już wiele takich rozmów odbyłem i bardzo chętnie odbędę z Państwem merytoryczną dyskusję na ten temat, przedstawiając także nasze argumenty i nasz sposób widzenia. Myślę, że wiele z tych postulatów po prostu nie ma podstaw, bo chociażby uznawanie praktyk nauczycieli pracujących za granicą przez władze tego kraju jest sprawą władz tego kraju. My możemy wystawić, znaczy my myślę, że nie możemy tak naprawdę, ale nawet jakbyśmy wystawili jakiś dokument, to pewno on nie miałby mocy prawnej. A z drugiej strony proszę się zastanowić, jak my możemy potwierdzać tego rodzaju pracę za granicą, kiedy my w ogóle nawet jej nie kontrolujemy, nie nadzorujemy, nie wiemy jak ona była wykonywana, czy była wykonywana. Nie mamy takich informacji, nie mamy takich podstaw prawnych. Także ja bardzo chętnie tę dyskusję z Państwem będę prowadził i myślę, że już prowadzimy. Nie jest prawdą, że jej nie prowadzimy, ale możemy dalej kontynuować, możemy zbierać te postulaty. Nie patrząc na przypadki pojedynczych osób, tylko na rozwiązanie systemowe, ich ograniczenia i uwarunkowania. No doskonale, to jest właśnie między innymi, z tego wynika brak informacji. My oczywiście o niczym innym nie myślimy, jak o dialogu, bo ten dialog mógłby nas również uświadomić nam, że nie jest do końca może tak, że ministerstwo jedno czy drugie nie robi literalnie nic. Na pewno tam się dzieje cała masa rzeczy, o których my po prostu nie wiemy i w związku z tym dalej albo ponownie wróćmy do koncepcji rozmawiania ze sobą. Pani Ewa, a po niej pani Walentyna Tyszkiewicz-Pasierznyk. Pani Ewa. Najpierw ja. Ja też nawiążę do tego, co było powiedziane, że dialog i jeszcze raz dialog, ale wydaje mi się, że dobry dialog, wtedy można powiedzieć, że jest on rzeczywiście dobry, jeśli przynajmniej częściowo dochodzimy do wspólnych wniosków, a za tymi wnioskami nadąża realizacja tego. Bo sam dialog dla mnie będzie tylko czczem gadaniem, przepraszam za wyrażenie, ale tak to odbieram. I tak jak koleżanki powiedziały, od wielu lat ten dialog jest prowadzony na różnego rodzaju forach, ale nauczyciel to taki typ człowieka, że chciałby właśnie później widzieć konkretne rozwiązania tych rozmów, tego dialogu, na czym nam ogromnie zależy. I tak jak tutaj powiedział pan prezydent, KOP został stworzony po to, ażeby nie tylko rozmawiać, ażeby między innymi dla wspólnoty polonijnej, dla wspólnoty nauczycieli i dzieci, żeby osiągnąć jakichś konkretnych rozwiązań. I dlatego bardzo mnie to cieszy, że i pan minister, i pani dyrektor wyrazili chęć takiego spotkania się z nami. Miejmy nadzieję, że bo takich właśnie nie ze strony państwa, ale z innych ust słyszeliśmy już wiele. I później to pozostało gdzieś tam w powietrzu. Jestem przekonana, że dzisiejsze państwa zapewnienia będą zrealizowane. I stąd moja prośba, ażeby KOP mógł się dobrze przygotować do spotkania z państwem i spotkania z innymi decydentami, tak jak tutaj wspomniały koleżanki. Dobrze byłoby, gdybyśmy jako KOP otrzymali informacje od państwa, specjalistów, chociażby na temat ilości dzieci, jeśli są takie, jeśli państwo macie, przybywających za granicą w poszczególnych krajach, o ilości nauczycieli, o środkach finansowych, które zostają przeznaczane, czy na utrzymanie szkół, czy na płace nauczycieli, czy na innego rodzaju realizację programów. Być może nasze oburzenie jest takie, bo nie znamy konkretów. Ja sądzę, że to nie są sprawy tajne, o tym można by rozmawiać i jeśli mamy rzeczywiście, żeby ta nasza rozmowa doszła do jakiegoś wspólnego
wspólnego porozumienia, my naprawdę potrzebujemy więcej informacji. Następna sprawa, być może tutaj państwa, nie do państwa będzie skierowana, ale jest również sprawa polonijna, też już zaznaczana i przeze mnie chociażby w ubiegłym roku i wcześniej też, a mianowicie sprawa przyjmowania naszej młodzieży kończącej maturę, zdającej egzamin maturalny na studia do Polski. Może wspólnie należałoby się zastanowić, czy słusznym jest prawo, które w tej chwili traktuje o tym, że młody człowiek, który posiada obywatelstwo polskie, nie może otrzymać stypendium ze strony rządu polskiego. Ja uważam, że, no nie wiem, czy to nie za mocne słowo, ale być może nie jest to specjalnie zbyt sprawiedliwe, dlatego że państwu, rodzicom zależy na tym, ażeby młody człowiek przyjął obywatelstwo polskie, miał podwójne obywatelstwo. Tak się dzieje. Zostaje to obywatelstwo bardzo uroczyście wręczane w ambasadzie polskiej, a później, kiedy dzięki wspólnemu trudowi, to znaczy i nauczyciele, i rodzice, i samo dziecko osiąga maturę, zdaje również maturę z języka polskiego, chciałoby przyjąć, zostać przyjęte na studia w Polsce, okazuje się, że stypendia nie może otrzymać, bo ma obywatelstwo polskie. Dla mnie jest to jak gdyby ukaranie go za to, że przyjął to obywatelstwo. Ja sądzę, że jeśli jest taki, a na pewno taki przepis jest, to znów taki przepis, który ewentualnie można by się zastanowić, czy nie można by go zmienić. No bo wtedy ta cała nasza praca nauczycieli, którzy dążymy do tego, ażeby się uczył, żeby zrobił maturę z języka polskiego, bo w przyszłości będziesz mieć możliwość studiowania w Polsce, ciach, upada wszystko. I ostatnia już moja krótka sprawa. Ja żyję, mieszkam od wielu, wielu lat na Węgrzech. Węgry to taki bardzo demokratyczny kraj, gdzie jest 13 zarejestrowanych mniejszości i mniejszości te mają swoje samorządy. I również w sprawach oświaty z nami na co dzień jest prowadzona dyskusja. Każda mniejszość, powstało ciało doradcze w Ministerstwie Oświaty i każda mniejszość ma tam swojego przedstawiciela. Węgrzy nie obawiają się takiej dyskusji i realizowane jest wszystko o nas, z nami. Ja wiem, że państwo też się nie obawiacie, ale chcielibyśmy, ażeby ta dyskusja była bardziej konkretna i taka na co dzień bardzo realna. Jeśli tak będzie, będziemy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zacznę od tego postulatu dotyczącego dialogu. My, tak jak powiedziałem na samym początku, oczekujemy także od państwa przedstawienia spójnych postulatów i dyskusji o nich. Wszelkie informacje, o których pani wspominała, to są informacje jawne. Ja taką informację chociażby nie tak dawno temu prezentowałem w Sejmie. Myślę, że ona jest nawet ogólnodostępna, ale oczywiście, jeżeli państwo wystąpią do nas z taką prośbą, to my ją natychmiast spełnimy i te informacje państwu przekażemy. I rzeczywiście, może to pomoże nam prowadzić bardziej racjonalną dyskusję, która będzie się także opierała o fakty, o liczby, ale też no, trochę cofnę się do tych spójności tych postulatów. No, chociażby jeżeli mówimy o awansie zawodowym nauczycieli, to awans zawodowy oznacza koszty. I teraz tak naprawdę postulując szersze objęcie uczniów korzystających z różnego rodzaju szkół i jednocześnie postulując wsparcie awansu zawodowego, w obydwu przypadkach postulujemy wzrost kosztów. Tak jak powiedziałem, trzeba także na to patrzeć i my chętnie tymi danymi się z państwem podzielimy. No, zresztą to, ile mamy do dyspozycji na oświatę polonijną, przynajmniej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, były 48 miliony w poprzednim roku. Ministerstwo MSZ ma podobną kwotę ogólną na granty dla Polonii. Te kwoty są, tak jak powiedziałem, one nie wzrosną, nie wydaje mi się, żeby w tej sytuacji budżetowej mogły się podwoić. Także trzeba się zastanowić, proponując różne rozwiązania, które są dla nas najważniejsze. Bo jeżeli postulujemy i każde z naszych propozycji oznacza wzrost kosztów, to taka propozycja jest nierealna.
po prostu wymagałaby zwiększenia budżetu dwukrotnie, co jak Państwo wiedzą może być nierealne. I dlatego bardzo proszę także spojrzenie ogólnie na ten problem także z tej perspektywy i także budując te postulaty troszkę spróbować się ograniczyć i też wybrać jakby co jest najważniejsze, co jest priorytetem. Kwestia stypendiów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za to odpowiada, ale to co pani postuluje to jest tak naprawdę nierówność dla obywatela polskiego. Bo obywatel polski, który idzie na studia, nie dostaje jakiegoś specjalnego stypendium. Ten uczeń może dostać, będąc obywatelem, stypendium socjalne czy za osiągnięcia w nauce, tak samo jak każdy inny obywatel polski, tak samo jak każdy inny obywatel polski ma prawo do bezpłatnych studiów. Ja myślę, że to też trzeba troszkę spojrzeć z tej perspektywy, a nie tylko z perspektywy obywatela, który akurat przebywa za granicą. Z mniejszościami w Polsce rozmawiamy cały czas i mamy taki sam system, myślę, że wzorcowy w krajach europejskich. Jeżeli jest poczucie, że nie mamy takiego dialogu z środowiskami oświaty polonijnej za granicą, to myślę, że też to trzeba zmienić, co trudne jest także, no powiedzmy sobie szczerze, ze względów technicznych. Nie zawsze państwo mogą być co miesiąc w ministerstwie, ale też nieprawda, że z pasmem się nie spotykamy, bo chociażby państwo byli niedawno w ministerstwie dosyć i rozmawialiśmy. Ale myśmy państwa z otwartymi ramionami przyjęli. Także naprawdę tutaj nie ma żadnego problemu, tylko zastanówmy się także, jak to praktycznie zorganizować, żeby to był jeden głos, który my możemy dyskutować, spójny głos, i wtedy pomyślimy o ramach, które wszystkich nas zadowolą. Krótki komentarz od pani Marty, a później pani Walentyna. Nie, ja tylko chcę zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że nauczyciel pracujący w szkole polonijnej tylko dlatego, że szkoła ta nie jest objęta opieką Ministerstwa Edukacji Narodowej, ma być karany przez system za swoją pracę, która wielokrotnie jest o wiele trudniejsza od podobnej pracy nauczyciela w szkole, który dostaje o wiele większe wsparcie, wynagrodzenie. My jesteśmy, proszę państwa, społecznikami. My robimy te szkoły, bo chcemy je robić, bo nam na nich bardzo zależy. I podobnie ja mówię w tym momencie jako nauczyciel, nie jako prezes macierzy. W tym nie chodzi o to, ja rozumiem ograniczenia finansowe i tak dalej. Nam w ogóle nie chodzi o finanse. Chodzi o to, żeby nasza praca została wreszcie dostrzeżona i doceniona. Nie finansowo, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście państwo zaczęli nas poważnie traktować. My musimy pracować dużo ciężej, mamy gorzej, musimy zabiegać, jak sam pan powiedział, czy też pani dyrektor, musimy zabiegać o finanse. Musimy sami o wszystko się starać, o wszystko walczyć, przekonywać rodziców, którzy na nas patrzą również wilkiem często, bo nie jesteśmy szkołą ministerialną, prawda? Proszę zrozumieć, że takie argumenty, że tutaj wzrost kosztów. Dla państwa to jest proste, wzrost kosztów, a dla nas to jest ogromny dodatkowy cios do wszystkich problemów, z którymi borykamy się na co dzień. Przypomnę, że pracując cały tydzień, żeby się utrzymać. Dziękuję. Może bardzo krótko. Ja myślę, że stwierdzenie, że my nie doceniamy państwa pracy, że też inaczej szanujemy nauczycieli pracujących w placówkach społecznych i w tak zwanych SPK-ach jest no, nieprawomocne. Chociażby to wsparcie, które udzielamy w doskonaleniu i ten fakt, że więcej nauczycieli ze szkół polonijnych korzysta z tego wsparcia niż chociażby ze szkolnych punktów konsultacyjnych, pokazuje, że traktujemy państwa na równi i doceniamy naprawdę to, co państwo robią. Ale jeżeli rozmawiamy o kwestii docenienia państwa statusu jako nauczyciela, oczywiście możemy rozmawiać w kwestii docenienia, która wyłącza konsekwencje finansowe, tylko te postulaty, z którymi ja się spotkałem, dotyczyły awansu zawodowego zapisanego w karcie nauczyciela i to ma konsekwencje finansowe. To po prostu rozgraniczmy te, stwierdźmy to i wtedy po prostu możemy dyskutować nad tym, ile, czy państwo rzeczywiście tego, to jest państwu potrzebne, czy coś innego. Czy możemy te konsekwencje finansowe ograniczyć, jeżeli nie są one dla państwa ważniejsze, tylko jest ważniejsze coś innego. Ale tutaj musimy pójść w szczegóły, dlatego że ogólny postulat uwzględnienia awansu zawodowego z karty nauczyciela jest postulatem, który przekłada się na, ma konsekwencje finansowe i jego spełnienie spowodowałoby ograniczenie wsparcia edukacji uczniów,
bo więcej pieniędzy na edukację uczniów tutaj, czy na ten awans nie dostaniemy. Rozumiem, my to będziemy rozważać i w postulatach no, zaczyna się robić ciasno. Proszę Państwa, mamy 15 minut niecałkiem i dlatego Pani Walentyna, Pani Agnieszka i Pani Marta, to są trzy i na koniec Pani Bożena. Macie Panie dokładnie po 2 minuty każda, bo Pani Walentyno, 2 minuty. Dokładnie. Podtrzymując wszystkich występujących swoich koleg, którzy przedstawiali Polonię za granicą, chcę powiedzieć, jak prezes Związku Polaków zamieszkałych od wieków na Kresach. Łączą nas wszystkie problemy, naprawdę. Ale o wiele nasze problemy Polaków zamieszkałych od wieków na Kresach o wiele trudniejsi. I chciałabym zwrócić szanownego państwa uwagę, że stawić na jeden szczeble, na jednego szczebla problemy Polonii za granicą i problemy Polaków zamieszkałych od wieków na Kresach nie można, niestety nie można. Proszę w tym jakoś uwagę zwrócić na to. Dalej, podtrzymując swoich koleg, którzy występowali w pierwszej części, znaczy o dwujęzyczności. Tak, odczuliśmy tu dwujęzyczność, to super. Dwujęzyczność to dobrze. I jak mówił pan ministr, że nie można sprawdzić, czy wykonana ta praca, czy nie, to chcę powiedzieć, że wywalczyliśmy od swoich władz, że mamy decyzję. Otwarto przy ogólnokształcącej szkole ukraińskiej klasy z polskim językiem nauczania dla mniejszości polskiej. Może dla nas to gorzej, ale każdy nasz krok można sprawdzić i każdy grosz, który dostajemy, można policzyć. My dajemy więcej, aniż otrzymujemy. I to chcę powiedzieć. Trzecia sprawa. Przykład osobistości, która prowadzi sprawy edukacyjne i promowanie Polski. To wielka jest po prostu dla mnie, no naprawdę przerażające, że dzieci Polonii tracą swoją polskość. I moi koledzy tyle sił wkładają, żeby tego nie stało się. Chcę powiedzieć z szczerością i z wielkim sercem, że nasze dzieci odwrotnie, polskość, dążą do polskości, dążą. I może być przykładem króciutko. Każdy apel, każdą imprezę zaczynamy od hymnu Polski i Ukrainy, bo jesteśmy obywatelami Ukrainy. I niestety nasi dzieci hymna polskiego nie znają dokładnie. A hymn polski śpiewają tak, gości nasi płaczą, kiedy słyszą, jak dzieci nasze śpiewają. To przykład naszej polskości. I trzecie, dofinansowanie. Bardzo prosimy, korzystając z możliwością, zwrócić się do pana ministra, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do ORPEG-u. Mamy wielki problem. Zwróćcie uwagę na nas, Polaków, nie tylko na mnie, na szepetówkę, na wszystkich nas, ukraińskich, ukraińskie szkoły społeczne, które pracują w systemie edukacyjnym oświaty ukraińskiej. Zwróćcie uwagę. Dlaczego? Mamy wielki problem w tej szkole swojej z nauczycielami. Gotujemy sami, staramy się i wkładamy, pracujemy społecznie w tej szkole, niezależnie od tego, że oni dofinansowani jest ukraińskie, ale 3 nauczyciele wcale pracują bez grosza, bez żadnego grosza 5 lat już. I my na to my nie prosimy na nich na dofinansowanie, ale na te potrzeby, które nam niezbędne. Nauczycieli i inne dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Agnieszka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że również bardzo żałuję, tak jak Dorota, że nie ma w naszym gronie przedstawicieli parlamentu, bo to jednak oni ustalają prawo i oni są władni je zmienić. Nie zapraszani są również przedstawiciele edukacji oświaty polonijnej na posiedzenia komisji. Natomiast wiem, zdaję sobie sprawę, że nie ma jednej prostej recepty na zaistniałą sytuację. Rozwiązania prawne, które odziedziczyliśmy z ubiegłego wieku, tak naprawdę zupełnie nie przystają do tej rzeczywistości, która jest. I na pewno
coś powinno być zmienione. Natomiast to, co chcę powiedzieć w nawiązaniu do pani Małgosi, ja wiem, że państwo mają ograniczenia prawne i tak dalej, że prawo się nie zmienia szybko, prosto i łatwo, że pod jednym wspólnym mianownikiem nie można wielu różnych państw zmieścić. Ja rozumiem, że w krajach arabskich na przykład SPK-i są jedyną możliwą formą jakby kształcenia dzieci. Natomiast tak jak powiedziała pani Małgosia, to nie pan minister, nie przedstawiciele ministerstwa stają przed rodzicami, tylko my jako dyrektorzy i nauczyciele. I ja nie wiem, co im odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Irlandii jest 5 innych bezpłatnych szkół, a tutaj musimy płacić. Ja rozumiem, że środki są ograniczone, ale według mnie to niestety jest dyskryminacja polskich dzieci. Dziękuję bardzo. Pani Marta, która ma pomysł na panele dyskusyjne na następny zjazd. Bardzo krótko proszę, precyzyjne pomysły. Dziękuję bardzo. Marta Kmecie, reprezentuję Szkolnictwo Polskie w Republice Czeskiej. Być może jestem zupełnie jakby poza gronem i dlatego chciałam zaproponować panu prezesowi Bonisławskiemu, być może jeden pół dzień już wychodzę w przyszłość. Podzielmy się do tych głosów, do jakichś wspólnych grup docelowych. Z jednego prostego powodu. My reprezentujemy szkolnictwo państwowe, bardzo podobnie jak system litewski. Ja na przykład z chęcią usiadłabym z kolegami z Litwy, porozmawiała o tym, co nas boli, porozmawiała o wspólnych wyzwaniach. Być może coś wspólnie zdziałamy i przedstawimy panu ministrowi, dlatego że niektóre dyskusje, no faktycznie nas aż tak nie dotyczą. Przepraszam, że mówię tak otwarcie, ale na pewno państwo, którzy pracujecie w szkołach społecznych, przy wspólnym stole rozwiązalibyście o wiele więcej. Tak samo punkty konsultacyjne. Ja muszę powiedzieć, że ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej mamy ogromne wsparcie moralne, dlatego że w ubiegłym roku, we wrześniu, została podpisana umowa porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i pomiędzy Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, gdzie szkolnictwu mniejszościowemu, centrum pedagogicznemu, które reprezentuję, zostały poświęcone, podejrzewam, aż 2 lub 3 rozdziały. To jest dla nas olbrzymie wsparcie moralne. Wsparcie finansowe otrzymujemy od państwa. Szukamy pieniędzy w programach operacyjnych, szukamy pieniędzy w takich ośrodkach, jak w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji, potocznie kiedyś zwana w Europie Sokratesem. Także podzielmy się w tych grupach i być może dołączą do nas państwo senatorowie. Pamiętacie chyba państwo wypowiedź pani Barbary Borys-Damińskiej, która była otwarta na takie spotkania. Więc nie zapomnijmy o tym, ale oni też od nas potrzebują wiedzieć, że my ich chcemy. A znam co najmniej 3 senatorów w ostatnim czasie polskich, którzy są bardzo zainteresowani kwestiami edukacji. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnia osoba, która prosiła o krótkie przed panem Piotrem, jest pani Bożena. Tak. Drodzy państwo, Polonia w Ameryce zawsze wspierała i zawsze będzie wspierać Polonię na wschodzie, Polaków na wschodzie. Tutaj nie ma żadnej kwestii, więc panie ministrze, bardzo jesteśmy zdecydowani, żeby poprzeć inwestycje, jeśli chodzi o polskie szkoły na Litwie, na Białorusi. Tam, gdzie potrzeba, żeby, jeżeli chodzi o te pieniądze, które są zalokalizowane wyłącznie na ten twardy produkt, nieedukacyjny, żeby jednak te pieniądze tam przekazać w najbliższym czasie, żeby nie czekali następne 2 lata, aż to wszystko upadnie i wtedy nie będziemy mieli już może rozmowy na temat Polaków na Litwie mówiących po polsku, tylko już będziemy mieli Polaków pochodzenia litewskiego mówiących po litewsku. Zgadzacie się państwo?
Jeżeli chodzi, i tutaj mówię również o Białorusi i tak samo Ukrainie. Wspomniałam w swoim wystąpieniu bardzo króciutko na temat tego, że właśnie ci ludzie tutaj zebrani, oni od dzieciństwa, od tego najmniejszego czterolatka kształtują tych przyszłych liderów, kształtują tą przyszłą Polonię. Ja osobiście bardzo blisko współpracuję z wieloma paniami, które są dyrektorami szkół, które uczą właśnie te dzieci od tych czterolatków. I to jest naprawdę ciężka praca. Ciężka praca, ale te panie uczą tych przyszłych liderów. Jeżeli jest możliwość w jakiś sposób wesprzeć te panie poprzez uznanie ich pracy w Stanach Zjednoczonych. Ja nie mówię o pieniądzach, ja nie mówię tutaj o jakimś dodatkowym, może nie wiem jakie są formy. Tutaj pan minister będzie najlepiej wiedział, jak ten problem rozwiązać. Te panie chcą być uznane, ponieważ Polska ich nie uznaje, Ameryka, to jest sobotnia szkoła, to w zasadzie, co te panie, jaki one mają statut, prawda? Oczywiście władze amerykańskie doceniają polską kulturę, polską szkołę, jeżeli się ich zaprasza, te dzieci występują i tak dalej, ale nie mają naprawdę tego uznania, tak mi się wydaje, od władz polskich. Zróbmy coś, panie prezydencie, w tym kierunku również, żeby to uznanie było. I tak naprawdę sytuacja ekonomiczna zmienia się na całym świecie. Bardzo dużo osób ze Stanów Zjednoczonych wyjeżdża, wracają do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi o tych powrotach, ale już i sytuacja Polaków w Ameryce się zmienia. Już są też ludzie, którzy potrzebują pomocy. Nie wszystkich stać na to, żeby wysłać trójkę dzieci do Polski, bo bilety są bardzo drogie. Nie wszystkich stać, o czym była mowa, żeby pojechały i zwiedziły Polskę. Więc możemy usiąść, przedyskutować. Nasze panie, nasze szkoły pracują jak te pszczółki Maje, które mają sponsorów od biznesu do różnych organizacji, które istnieją w danym kraju. Także bardzo, bardzo bym była wdzięczna, żeby skupić się na tym, żeby pomóc wschodowi od tej takiej właśnie konkretnej, konstrukcyjnej dotacji finansowej, a nam wszystkim duchowej, no i oczywiście też finansowej, ale w zależności od tego, jakie są potrzeby. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tak? Panie Piotrze. Panie ministrze, panie prezydencie, szanowni państwo, ideą tego spotkania, tej sesji, podobnie jak poprzedniej, było danie możliwości rozmawiania dwóm, a w zasadzie trzem stronom. W jakiś sposób również wspólnota polska jest uczestnikiem tej dyskusji o możliwościach i o potrzebach. Jasnym dla mnie było, że odpowiadając na prośbę Kongresu Oświaty Polonijnej dotyczącą umożliwienia włączenia się we współorganizację tego przedsięwzięcia, trzeba zaplanować proces dyskusji w sposób taki, żeby został on zakończony możliwie konkretnie, tak jak tego życzył sobie pan minister. Rozumiem, że spotkanie, które wyglądało tak, jak przed chwileczką w nim uczestniczyliśmy, było wywołaniem tematu jednego, drugiego, trzeciego. Jedne były bardziej indywidualne, drugie miały naturę ogólną. Stąd koncepcją organizatorów zjazdu było przygotowanie panelu, który równolegle do dwóch innych będzie po południu miał za zadanie przełożenie tych tematów, które tu się pojawiły, na konkretne wnioski, na konkretne propozycje, na konkretne punkty, które znajdą, jak rozumiem, swoje odzwierciedlenie w dalszych spotkaniach czy dyskusjach pomiędzy instytucjami rządowymi, a instytucjami polonijnymi. Mam świadomość oczywiście, że tak jak mówiła tutaj pani dyrektor Kmet, że trzeba byłoby zorganizować kilkanaście pewnie paneli, żeby każdy z uczestników odnalazł siebie i swój problem.
Chcę jednak podkreślić, że ideą takiego zjazdu jest również pokazanie tym, którzy w różnych systemach funkcjonują, tego, co dotyczy rodaków funkcjonujących w innych rzeczywistościach. Organizujemy w miarę możliwości finansowych bądź współfinansujemy konferencje regionalne, które dotyczą problemów, które są na Litwie, w Skandynawii czy w innych ośrodkach i one dają już poczucie, że mówi się o tym cały czas, co jest lokalne. Dzisiaj mieliśmy możliwość dzięki obecności wysokiej rangi przedstawicielom instytucji rządu, Ministerstw Edukacji Narodowej i Spraw Zagranicznych oraz organizacji polonijnej zrzeszającej cały szereg regionalnych dyskutować. Jestem przekonany, że ta dyskusja popołudniowa w panelu, do którego, panie prezydencie, zapisało się aż 38 uczestników, będzie dobrą kontynuacją. Zmienimy, od razu już mówię, miejsce tego panelu po to, żeby nie ograniczać dostępności i nie w amfiteatrze, ale w tej sali, wydaje się, będzie najwygodniej spotkać się w takiej liczbie. Zapraszam oczywiście również przedstawicieli uczestniczących ze strony rządowej, a odnosząc się do kilkakrotnie przekazywanych postulatów, żeby włączyć do dyskusji przedstawicieli parlamentu, pragnę Państwa zapewnić, że takie prośby były kierowane zarówno do Komisji Senackiej, jak i Sejmowej. A wiem, że będzie dzisiaj po południu, tak przynajmniej zapewniała pani poseł Joanna Fabisiak, więc jak rozumiem, również ubogaci swoją osobą panel, który będzie prowadzony przez pana prezydenta Jurkowskiego. Tym samym stanie się zadość postulatom pani Agnieszki, przynajmniej w części jakiejś. Bardzo chciałem państwa jeszcze, zanim podziękuję pan prezydent uczestnikom panelu, zwrócić uwagę na to, że bardzo ważnym jest to, co będzie działo się po południu. Po południu będziemy kontynuowali dyskusję zarówno w obszarze, który jest przedmiotem tej sesji, jak i w dwóch innych. Mając doświadczenie i wiedząc, że za chwileczkę zacznie się ruch, chciałem przedstawić Państwu tych, z którymi będziecie Państwo w grupach panelowych pracowali. Tak jak już sygnalizowałem, panel dotyczący perspektyw współpracy, rozwoju i modelu wspierania oświaty polonijnej poprowadzi pan prezydent Jacek Jurkowski i jego już Państwo znacie. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić pozostałych panelistów, tak żebyście Państwo wiedzieli, pod czyją opieką będziecie się znajdować, co ułatwi nam, jak sądzę, organizacyjną procedurę. Pani doktor Maria Małaśnicka-Miedziano-Góra będzie gospodarzem panelu Język i tożsamość, strategia promocji języka polskiego poza granicami. Czy jest pani Maria? Jest pani Maria. Bardzo proszę wszyscy, którzy zapisali się do tego panelu, właśnie mają możliwość poznania, jeżeli nie znali wcześniej pani doktor Marii Małaśnickiej-Miedziano-Góry. Mam nadzieję, że jest z nami pani doktor, przynajmniej przed chwilą była doktor Karolina Zioło-Pużuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyżyńskiego, ekspert Polonijnego Centrum Metodycznego, która jest pani Karolina, która zaprasza Państwa na bardzo ciekawy panel o nowych technologiach w edukacji polonijnej. Panel stawia przed sobą też bardzo ambitny cel testowania i współredagowania strony internetowej, która już niebawem powstanie przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, przez ten ośrodek, którym ja kieruję, w którym się tutaj znajdujemy, po to, żeby jakoś również w ten sposób nowoczesny i coraz bardziej znaczący wspierać Państwa działalność. A więc jeżeli ktoś chce, żeby na naszej stronie znalazło się to, co jemu jest potrzebne, zapraszam na panel pani Karoliny. Bardzo serdecznie zapraszam.
Rozmawialiśmy również o tym, że dobrze byłoby dyskutować o edukacyjnej roli mediów polonijnych. Jeżeli będziemy mieli chętnych do tego panelu, to będzie jego gospodarzem pan Piotr Waszyścik, sekretarz Rady Telewizji, Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, która prowadzi, ja przypomnę, również transmisję online naszego spotkania. Jest pan Piotr, stoi, bardzo proszę wszyscy, którzy mają chęć rozmowy i wypracowywania rozwiązań na taki właśnie temat, będą starali się odnaleźć pana Piotra. I kończąc te rozważania organizacyjne, przypomnę, że po zakończonej sesji tej właśnie będzie podstawiony autokar, który przewiezie pierwszą grupę państwa do domu Polonii na obiad, wróci po tych, którzy nie zmieszczą się, a następnie o godzinie 15 odwiezie uczestników panelu zorganizowanego z panem prezydentem Jurkowskim na zamek, panelu prowadzonego przez panią doktor Karolinę do amfiteatru, gdzie nie na świeżym powietrzu niestety, ale w tamtejszej jednej z sal będzie on realizowany. Natomiast panel prowadzony przez panią doktor Marię Małaśnicką-Miedzianą-Górek będzie w sali na pierwszym piętrze domu Polonii w Ostródzie. Pan Piotr zbierze swoich uczestników również w domu Polonii w Ostródzie. Bardzo chciałbym prosić jeszcze o uwagę, ponieważ głos ostatni, jak sądzę, będzie miał prowadzący to spotkanie pan prezydent Jurkowski, który być może będzie chciał podziękować bądź też jeszcze coś powiedzieć w zakresie będącym przedmiotem państwa debaty. Dziękuję bardzo. No, powiem państwu szczerze, że zadowoleni jesteśmy z obecności przedstawicieli rządu. Zadowoleni jesteśmy z tego, że za chwilę będziemy te rozmowy kontynuowali i oby udało nam się osiągnąć cel, czyli sformułowanie postulatów, które to zostaną przedstawione szanownemu panelowi. To jest uwaga pierwsza. Uwaga druga to to, że mówiliśmy dzisiaj o roli mediów. Ja miałem zapisane to i muszę to powiedzieć, bo inaczej zostanie to pominięte, a powinienem powiedzieć to głośno do państwa. Myśmy zareagowali bardzo zareagowaliśmy na program puszczony w telewizji państwowej. Mówimy tutaj o dialogu, mówimy o tym, że nie jesteśmy doinformowani, albo że informacje, które są puszczane w eter, są informacjami tendencyjnymi, albo informacjami, które zdecydowanie krzywdzą którąś ze stron, ponieważ są jednostronne, są niepełne. Program pana Pospieszalskiego, który traktował o niebezpieczeństwie zamykania, likwidowania SPEK-ów, to był Paryż i to była Bruksela, jeśli pamiętam, albo tylko Paryż. Siedzieliśmy i zastanawialiśmy, dlaczego taki program jest puszczany, a jeśli już jest puszczany, to czemu, proste, dlaczego tych drugich, tej drugiej strony szkół społecznych nie ma, żeby była równowaga. To jest coś, co będzie również jednym z naszych postulatów, czyli to, że jeśli media są w jakikolwiek sposób włączone i są to media, które podatnik polski utrzymuje, to informacja musi być informacją pełną, zrównoważoną i dostępną, debata dostępna również dla strony drugiej, nie przeciwnej, ale drugiej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za udział, bardzo serdecznie i zapraszam na obiad, tak panie? Panie prezydencie, raczej no wywołał pan, przepraszam, ale krótki komentarz do tego. To był program zorganizowany z osobami, które nie reprezentowały środowiska SPEK-ów. Ja tu też o tym mówiłem. Były osoby, które uzurpowały sobie prawo do reprezentowania tego środowiska. Ja sam odwiedziłem po tym programie SPEK chociażby w Paryżu i gwarantuję państwu, że te osoby, które były w tym programie, które nawet filmowały się na tle SPEK-u w Paryżu,
w ogóle nie reprezentowała ani Rady Rodziców, ani nauczycieli. I więc proszę nie przedstawiać tego programu jakokolwiek w ogóle pierwsza rzecz kontrolowaną przez nas, a po drugą rzecz, w której SPEKi czy też szkoły społeczne były niedoreprezentowane, bo jeżeli już, to wszyscy byliśmy tam niedoreprezentowani i ten program właśnie stanowi przykład moim zdaniem no nie dialogu, tylko takich działań, które dialog zupełnie rozbijają i myślę, że razem powinniśmy się temu przeciwstawić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa. Stoi prawdopodobnie, tak przynajmniej powinno być, autokar. Te osoby, które się zmieszczą, odjeżdżają do domu Polonii. Pozostałe poczekają chwilkę. Autokar wróci i zabierze nas za kilka minut do domu Polonii na obiad.